Wyobraź sobie potężnego giganta takiego jak Słońce, zderzającego się z małym, ale równie potężnym przeciwnikiem, małą czarną dziurą. Zderzenie jest nieuchronne, a los Układu Słonecznego wisi na włosku. Czy Słońce będzie w stanie wytrzymać intensywne przyciąganie grawitacyjne małej czarnej dziury, czy też zostanie pochłonięte w całości? Odpowiedź na to pytanie tkwi w siłach działających podczas tej oszałamiającej kosmicznej kolizji, więc przeanalizujmy je. Po pierwsze, czym jest czarna dziura? To obszar przestrzeni, w którym grawitacja jest tak silna, że nic, nawet światło, nie może z niej uciec. Niczym kosmiczny odkurzacz zasysa wszystko, co znajdzie się zbyt blisko. Jest tak masywna, że wypacza otaczającą ją czasoprzestrzeń. Czarne dziury to jedne z najbardziej przerażających i tajemniczych obiektów we wszechświecie. Potężna siła natury, która wymyka się naszemu rozumieniu fizyki. Prawdziwa zagadka wszechświata. Czarne dziury występują w różnych rozmiarach. Od małych, które mają zaledwie kilka kilometrów szerokości, do supermasywnych, które są miliardy razy większe od Słońca. Większość z nich powstaje w wyniku zapadania się masywnych gwiazd. Po narodzinach czarna dziura zaczyna rosnąć, pożerając wszystko na swojej drodze. Jeśli dwie lub więcej czarnych dziur zderzy się ze sobą, mogą połączyć się w jednego ogromnego, kosmicznego potwora w przerażającym tańcu. Ale co z tymi mniejszymi? Najmniejsze znane czarne dziury nazywane są gwiezdnymi czarnymi dziurami. Jest to rodzaj czarnej dziury o masie 3 do 10 mas naszego Słońca, która jest bardzo mała. To tak jakby wziąć całą materię Układu Słonecznego i ścisnąć ją do czegoś wielkości Nowego Jorku. Tak, jest uważana za bardzo małą. Dla porównania, czarne dziury o średniej masie ważą tyle co od 100 do 1000 mas Słońca, a supermasywne czarne dziury ważą tyle co miliony lub miliardy mas Słońca i są niewyobrażalnie ogromne. Tak więc gwiezdne czarne dziury są w zasadzie niczym w porównaniu z ich krewnymi. Wyobraźmy sobie masywną gwiazdę, większą niż nasze Słońce, z centrum zbudowanym z paliwa jądrowego, która płonie jasno i gorąco. Ale gdy gwiazda wyczerpuje się, grawitacja przejmuje kontrolę i zaczyna ją ściskać. Im bardziej jest ściskana, tym gorętsza się staje, aż jądro gwiazdy osiąga temperaturę miliarda stopni. Ostatecznie jądro zapada się pod wpływem własnej grawitacji. Powoduje to masywny wybuch zwany supernową. To zapadnięcie się tworzy osobliwość, czyli punkt o nieskończonej gęstości i grawitacji. Jest otoczony horyzontem zdarzeń, niewidzialną siłą, poza którą nic, w tym światło, nie może uciec. Voilà! Narodziła się gwiezdna czarna dziura. Niesamowite, prawda? Gwiezdne czarne dziury są najbardziej powszechnym rodzajem czarnych dziur, jakie znamy. Można je znaleźć w całej naszej galaktyce. Więc jakie są szanse, że taki mały potwór przyjdzie po nasze Słońce? A co w takim razie stanie się z nami? Cóż, w rzeczywistości prawdopodobieństwo zderzenia Słońca z jakąkolwiek czarną dziurą jest niewiarygodnie małe. Prawie niemożliwe, aby do tego doszło. Chociaż gwiezdne czarne dziury są najczęściej spotykanym typem czarnych dziur w naszym wszechświecie, wcale nie są powszechne. Szansa na to, że Słońce i jakaś czarna dziura skrzyżują swoje ścieżki, jest tak rzadka, że to w zasadzie jak wygrana na międzygalaktycznej loterii. Tylko ta wygrana nie byłaby zbyt przyjemna. W 2023 roku najbliższą znaną czarną dziurą w naszym Układzie Słonecznym będzie Gaia BH1. Jest ona około 10 razy cięższa od naszego Słońca i nawet ona znajduje się około 1600 lat świetlnych od nas, czyli biliard kilometrów. Można więc śmiało powiedzieć, że nasze Słońce w najbliższym czasie nigdzie się nie wybiera. Ale nigdy nie mów nigdy, prawda? Podobnie jak w przypadku każdego wydarzenia astronomicznego, musimy poznać różne scenariusze wydarzeń. Na przykład byłoby to możliwe, gdyby przez nasz Układ Słoneczny przeleciała czarna dziura, podobnie jak kometa lub asteroida. Niestety, w przeciwieństwie do komet i asteroid, czarne dziury są niewidoczne i można je wykryć jedynie poprzez ich przyciąganie grawitacyjne. Nie jest więc tak, że widzielibyśmy wielką, złowieszczą czarną dziurę pędzącą w naszym kierunku.
Raczej dowiedzielibyśmy się o jej istnieniu tylko wtedy, gdyby spowodowała jakieś zakłócenia w orbitach pobliskich obiektów. Co teraz? Wiemy, że Słońce jest masywną, świecącą gwiazdą znajdującą się w centrum naszego Układu Słonecznego. Ma około 4,5 miliarda lat i wystarczająco dużo paliwa, aby przetrwać kolejne 5 miliardów lat. Ta gwiazda jest tak duża, że trudno nawet pojąć jej rozmiar. W rzeczywistości, gdyby umieścić w niej wszystkie planety naszego Układu Słonecznego, wciąż byłoby miejsce na więcej. Jest tak masywna, że zawiera prawie 100% całkowitej masy Układu Słonecznego. Trudno więc sobie wyobrazić, jak jakaś nieznacząca, mała czarna dziura tysiące razy mniejsza od tej gwiazdy może ją pożreć. I masz rację. Nie pożre. Przynajmniej nie całkowicie. Wyobraźmy sobie zatem, że do naszego Układu Słonecznego dotarła czarna dziura, która zaczyna zbliżać się do Słońca. W miarę zbliżania się ogromna grawitacja czarnej dziury zacznie ściągać materiał z powierzchni Słońca. Ono samo zacznie się rozciągać i zniekształcać. Nazywa się to spagetyzacją. Wyobraź sobie gumkę, recepturkę rozciągniętą aż do zerwania. Tak właśnie by się stało. Zebrany materiał utworzy wirujący dysk wokół czarnej dziury, zwany dyskiem akrecyjnym. W miarę wciągania coraz większej ilości materiału dysk będzie się nagrzewał i zacznie emitować intensywne promieniowanie. Rozciągając się, Słońce zaczęłoby uwalniać ogromne ilości energii w postaci światła i ciepła. Stałoby się znacznie jaśniejsze i gorętsze niż wcześniej. Zewnętrzne warstwy Słońca wyparowałyby, tworząc ogromną chmurę gazu i pyłu, która rozszerzałaby się na zewnątrz. To jak kosmiczny pokaz fajerwerków, ale ze strasznymi konsekwencjami. Chociaż mógłby to być jeden z najbardziej spektakularnych widoków we wszechświecie, nie bylibyśmy w stanie go zobaczyć. Jak można się domyślić, Ziemię czekałby naprawdę ciężki okres. Intensywne promieniowanie i materia słoneczna spowodowałyby masowe pożary, a intensywne ciepło doprowadziłoby do wyparowania oceanów. Ziemia byłaby skąpana w ciągłym strumieniu wysokoenergetycznych cząstek, a atmosfera zostałaby zjonizowana. Krótko mówiąc, szanse na przetrwanie jakiegokolwiek życia byłyby bliskie zeru. Zdarzenie to miałoby daleko idące konsekwencje nie tylko na Ziemi, ale także dla całego Układu Słonecznego. Intensywne promieniowanie i ciepło wyparowałoby wszystko na swojej drodze. Słońce, które jest znacznie większym obiektem niż typowa gwiazda, nie zostałoby całkowicie pochłonięte przez czarną dziurę, ale zostałoby znacznie zniekształcone. Intensywna grawitacja czarnej dziury spowodowałaby, że zewnętrzne warstwy Słońca zostałyby odciągnięte, tworząc potężny wybuch zwany rozerwaniem pływowym. Ale tak czy inaczej, ostatecznie czarna dziura by wygrała. Powiększyłaby się, a wokół niej doszłoby do utworzenia nowego dysku akrecyjnego. Jak widać, zderzenie Słońca z czarną dziurą, czy to małą, czy gwiezdną, byłoby epickim i katastrofalnym wydarzeniem. Na szczęście, jak już wspomnieliśmy, prawdopodobieństwo takiej kolizji jest niezwykle niskie. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy przestać badać czarne dziury i ich potencjalny wpływ na wszechświat. Im więcej się dowiemy o tych tajemniczych obiektach, tym lepiej będziemy mogli przewidywać ich zachowania. Kontynuujmy więc badania, eksploracje i obserwacje głębin kosmosu. A kto wie, może pewnego dnia natkniemy się na czarną dziurę, która będzie zbyt ciekawska i zbliży się do Słońca. Miejmy nadzieję, że do tego czasu będziemy już mieszkać na innych, odległych planetach. Co się dzieje, gdy gwieździe kończy się paliwo? Przede wszystkim to dziwo rozrasta się wtedy do rozmiarów milion razy większych niż jej pierwotna wielkość. Kiedy w jądrze gwiazdy kończy się wodór, zaczyna się kurczyć pod ciężarem własnej grawitacji. Jednak w górnych warstwach nadal zachodzi reakcja termojądrowa. Gdy jądro się kurczy, zaczyna się nagrzewać. Powoduje to, że górne warstwy gwiazdy również się nagrzewają, jednocześnie się rozszerzając i zwiększając jej rozmiar. Gdy gwiazda rośnie, pochłania wszelką materię, nawet własne planety.
Astronomowie obserwowali gwiazdy tuż przed lub tuż po połknięciu całych planet, ale do niedawna nie byli w stanie zobaczyć samego procesu. Badacze z różnych uniwersytetów poinformowali, że po raz pierwszy w historii zaobserwowali gwiazdę połykającą planetę. I to tragiczne wydarzenie miało miejsce nie gdzieś w odległej galaktyce, ale w naszej własnej Drodze Mlecznej, około 12 tysięcy lat świetlnych od nas. Zauważyli wybuch gwiazdy, której masa jest około 0,8 do 1,5 razy większa od masy naszego Słońca. Miało to miejsce w pobliżu gwiazdozbioru Orła. Stała się ponad 100 razy jaśniejsza niż zwykle w ciągu zaledwie 10 dni, po czym szybko zgasła. Co ciekawe, po tym białym błysku nastąpił dłuższy sygnał, który był zimniejszy niż pierwszy błysk. Ta kombinacja może oznaczać tylko jedno. Gwiazda pochłonęła pobliską planetę. Zapytacie, co to była za planeta? Astronomowie uważają, że mogła to być gorąca kula o masie 1 do 10 razy większej od masy Jowisza. Takie planety są również nazywane gorącymi Jowiszami. To gigantyczne egzoplanety w naszym Układzie Słonecznym, podobne do Jowisza, które potrzebują niecałe 10 dni, aby okrążyć swoją gwiazdę. Planeta, o której mówimy, stopniowo zbliżała się do gwiazdy, aż została wciągnięta w jej atmosferę, a następnie w jej jądro. Ta galaktyczna uczta miała miejsce około 10 do 15 tysięcy lat temu, kiedy gwiazda liczyła blisko 10 miliardów lat. A biorąc pod uwagę jej sędziwy wiek, samo połknięcie nastąpiło błyskawicznie, praktycznie za jednym zamachem. Różniło się to od innych gorących Jowiszów, które były stopniowo i delikatnie skubane przez swoje gwiazdy. Astronomowie nie są pewni, czy istnieją inne planety krążące wokół tej gwiazdy. Być może znajdują się w bezpieczniejszej odległości, ale nawet jeśli istnieją, miną prawdopodobnie tysiące lat, zanim staną się głównym daniem lub deserem dla gwiazdy. W każdym razie teraz, gdy astronomowie wiedzą, czego powinni szukać, zapewne znajdą więcej podobnych sytuacji. Pewnego dnia naszą planetę, a także część naszego Układu Słonecznego spotka ten sam los. Wszystko wokół nas zniknie w mgnieniu oka. Możesz jednak odetchnąć z ulgą, nie dojdzie do tego w ciągu kolejnych 5 miliardów lat. To właśnie wtedy Słońce ma się wypalić i rozszerzyć tak mocno, że pochłonie wewnętrzne planety Układu Słonecznego, Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Gdyby ludziom udało się do tego czasu skolonizować jakiś inny świat, który powinien znajdować się co najmniej 10 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, byliby w stanie obserwować tę katastrofę. Słońce nagle stałoby się dużo, dużo jaśniejsze i wyrzuciłoby trochę materiału w przestrzeń kosmiczną. Pochłonęłoby kilka planet, w tym Ziemię, po czym nonszalansko powróciłoby do swojego poprzedniego stanu. Ale gwiazdy nie są jedynymi we wszechświecie, które połykają inne obiekty kosmiczne. Istnieje pewien rodzaj kosmicznych potworów, które pożerają wszystko, nawet światło. Zgadłeś? Tak, mówię o bezwzględnych czarnych dziurach. Co ciekawe, nie tylko to wszystko pożerają, ale zdaje się, że później to wypluwają. Nie tak dawno temu naukowcy odkryli, że supermasywna czarna dziura w centrum naszej Drogi Mlecznej wydaje się przeciekać. Dlaczego jest to przełomowe odkrycie? Ponieważ może to oznaczać, że ta czarna dziura zwana Sagittarius A, której masa jest nieco ponad 4 miliony razy większa od masy naszego Słońca, nie jest śpiącym olbrzymem, jak dotąd sądzono, może być nadal aktywna, a ten wyciek prawdopodobnie jest rodzajem czkawki dziury podczas połykania chmur gazu. Podczas badań zespół astronomów korzystał z kosmicznego teleskopu Hubble'a, który pomógł im dostrzec jet, czyli strumień materii, który wyglądał jak lampa lutownicza. Wbijał się on w chmury wodoru w okolicach centrum naszej galaktyki. Strumień zdawał się wyrzucać gaz niczym wąż skierowany w kubkę piasku. Dzieje się tak często wokół aktywnych czarnych dziur otoczonych przez materiał, przyciągany do nich za sprawą ich ogromnej grawitacji. Część tego materiału dostaje się do czarnej dziury, jednak niewielki fragment zostaje wyrzucany na zewnątrz przez potężne pola magnetyczne. Badania sugerują, że gdy gigantyczna chmura gazu znajdzie się zbyt blisko naszej supermasywnej czarnej dziury, zostaje połknięta. Następnie dziura wyrzuca z siebie mini strumienie materii.
bańki Fermiego mogą być wynikiem wybuchów, które miały miejsce około 2 do 4 milionów lat temu. Jednak niedawno naukowcy odkryli kolejny gigantyczny świecący bąbel gorącego gazu. Wyrównał się z jetem rozciągającym się na 35 lat świetlnych lub więcej od supermasywnej czarnej dziury. Astrodobowie podejrzewają, że jet mógł wbić się w ten bąbel gazu i go nadmuchać. Teraz powiem ci coś jeszcze bardziej przerażającego. Wygląda na to, że czarne dziury mogą też zjadać się nawzajem. Cóż, tak jakby. W tej chwili próbują dzielić się posiłkiem, ale kto wie, co się stanie w najbliższej przyszłości. Ale przejdźmy do szczegółów. Astronomowie zauważyli dwie supermasywne czarne dziury posilające się kosmiczną materią dwóch łączących się galaktyk w odległej przestrzeni kosmicznej. Olbrzymy te zostały zlokalizowane za pomocą teleskopu Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Teleskopy te znajdują się na pustyni Atacama w północnym Chile. Naukowcy pierwotnie wykorzystywali je do obserwacji dwóch łączących się galaktyk znajdujących się około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Zauważyli również, że dwie gigantyczne czarne dziury powiększają się obok siebie, niedaleko centrum łączącej się galaktyki UGC 4211. Najwyraźniej natknęły się na siebie podczas zderzenia ich galaktyk macierzystych. Jedna z czarnych dziur ma masę około 200 milionów razy większą od masy naszego Słońca. Druga jest nieco mniejsza, około 125 milionów razy większa od masy naszej gwiazdy. Nawet jeśli nie da się ich bezpośrednio zobaczyć, czarne dziury są otoczone przez jasne skupiska ciepłego, świecącego gazu i gwiazd. Wszystko to zostało przyciągnięte bliżej przez grawitację czarnych dziur. Z czasem czarne dziury zaczną krążyć wokół siebie, aż w końcu zderzą się, tworząc jedną, prawdopodobnie jeszcze większą czarną dziurę. Naukowcy obserwowali te czarne dziury we wielu długościach fal świetlnych i doszli do wniosku, że są one dość wyjątkowe. Znajdują się najbliżej siebie w historii astronomii. Odległość między nimi wynosi zaledwie 750 lat świetlnych, co z astronomicznego punktu widzenia oznacza, że są tuż obok siebie. Co jeszcze bardziej ekscytujące, dystans ten jest bliski granicy tego, co są w stanie wykryć nowoczesne technologie. Co ciekawe, takie gigantyczne połączenia są bardziej typowe dla odległych galaktyk. Utrudnia to ich dostrzeżenie przez ziemskie teleskopy. Jednak czułość tego konkretnego teleskopu pomogła astronomom zaobserwować jasne i zwarte obszary, w których materia wiruje wokół czarnych dziur. Wyobraź sobie, jak bardzo astronomowie byli zaskoczeni, gdy zamiast jednej czarnej dziury zobaczyli dwie. Przerzuwające pył i gaz wznieciony przez masywną fuzję kosmiczną. Najważniejsze w tym odkryciu jest to, że takie pary czarnych dziur są prawdopodobnie znacznie bardziej powszechne, niż wcześniej sądziliśmy. A jeśli pary czarnych dziur są tak powszechne, może to ułatwić nam badanie fal grawitacyjnych, które powstają podczas zderzenia czarnych dziur. Odnośnie niedawno odkrytej pary czarnych dziur, ich zderzenie może zająć jeszcze nawet kilkaset milionów lat, ale obserwując ich zachowanie, naukowcy mogą dowiedzieć się, ile jest we wszechświecie podobnych podwójnych czarnych dziur, które wkrótce się zderzą. O co chodzi z tymi wszystkimi sensacyjnymi wiadomościami na temat Słońca? Niektórzy twierdzą, że Słońce zaczyna się złościć, ale co to dokładnie oznacza i czy musimy się tym martwić? Szczerze mówiąc, tak, powinniśmy być zaniepokojeni. Zbyt duża ilość światła słonecznego nie jest dla nas dobra. Zawarty w nim ultrafiolet jest szkodliwy dla skóry. Dlatego właśnie ludzie mają różne karnacje. Im więcej promieni słonecznych, przed którymi musimy się chronić, tym więcej potrzebujemy melaniny w skórze. Kapelusze z dużym rondem i oczywiście butelki z bezolejowym kremem przeciwsłonecznym o wysokim SPF również są pomocne, zwłaszcza dla osób o jasnej karnacji. Ale co ma zrobić nasza planeta? Po pierwsze, zastanówmy się, jak bardzo Słońce może się rozzłościć. Pełny cykl słoneczny trwa 22 lata, a poziom aktywności Słońca zmienia się co 11 lat. Nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Po prostu tak jest. Zapewne Słońce ma ku temu jakiś powód, ale naukowcy jeszcze go nie odkryli. Wiadomo natomiast, że podczas każdego cyklu Słońce odwraca swoje bieguny magnetyczne. Jest to dość zdumiewające, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Ziemia nie odwracała swoich biegunów magnetycznych przez ostatnie 6 tysięcy lat. Ostatnio Słońce jest wyjątkowo spokojne, najspokojniejsze od ponad stulecia. To również jest niezwykłe. Cykl aktywny, spokojny, aktywny stał się cyklem aktywny, spokojny, spokojny,
ale to zaczyna się zmieniać. Dlatego powiemy Wam o tym, czego można spodziewać się w ciągu najbliższych kilku lat. Określenia spokojny, aktywny czy zły odnoszą się do ilości wysokoenergetycznego promieniowania, jakie emituje Słońce. Na szczęście ilość światła widzialnego emitowanego przez Słońce nie zmienia się zbytnio. Stanowiłoby to poważny problem. Gdyby Słońce stało się tylko o 6% ciemniejsze lub jaśniejsze, Ziemia zamarzłaby lub usmażyła się. Obserwacja plam słonecznych to najprostszy sposób na zmierzenie aktywności Słońca. Im więcej widocznych plam słonecznych, tym bardziej aktywna jest nasza gwiazda. Wykres, znany też jako diagram Mondera, śledzi 11-letni cykl aktywności plam słonecznych i pokazuje, jak plamy słoneczne regularnie znikają z powierzchni Słońca, aby ponownie pojawić się w innych miejscach. NASA przewidywała, że obecny cykl aktywności słonecznej będzie spokojny, podobnie jak poprzedni. Wygląda jednak na to, że dzieje się inaczej. Obecnie znajdujemy się w cyklu słonecznym numer 25. Jest to 25. 11-letni cykl słoneczny od 1755 roku, kiedy to rozpoczęto jego rejestrowanie. Oczekuje się, że szczyt aktywności słonecznej w tym cyklu przypadnie na rok 2025. Liczba plam słonecznych na Słońcu przekroczyła już liczbę przewidywaną przez NASA. Ten cykl raczej nie będzie więc spokojny. Wygląda na to, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia z bardzo aktywnym promieniowaniem słonecznym. Na początku lutego tego roku 40 z 49 satelitów telekomunikacyjnych firmy SpaceX, znajdujących się na orbicie ponad atmosferą, zniszczyła eksplozja słoneczna. Strumień plazmy o dużej prędkości wypływający ze Słońca, znany jako wiatr słoneczny, spowodował kompresję atmosfery ziemskiej, a satelity Elona Muska utraciły integralność orbitalną i rozbiły się z powrotem o Ziemię. Plamy słoneczne wyglądają na ciemne, ale w rzeczywistości wcale takie nie są. Są po prostu ciemniejsze niż powierzchnia Słońca. Aby to sobie lepiej wyobrazić, weźcie zapaloną 25-watową żarówkę i umieśćcie ją przed zapaloną 100-watową żarówką. Ta słabsza będzie wydawała się ciemna. Tak samo jest z plamami słonecznymi. Na powierzchni Słońca prawie zawsze występują one parami, ponieważ są to burze magnetyczne w plazmie. Jedna plama słoneczna ma ładunki dodatnie, a druga ujemne. Pomiędzy dwiema plamami słonecznymi, które mogą być wielokrotnie większe od Ziemi, przepływa prąd elektryczny, który niesie ze sobą ognisty łuk zjonizowanego gazu. Kolejną kwestią, która powinna nas martwić, są rozbłyski słoneczne. To potężne eksplozje elektromagnetyczne na Słońcu związane z plamami słonecznymi. Gdy supergorąca plazma skręca się, skręcają się również linie pola magnetycznego w plamach słonecznych. Kiedy linie pękają, następuje potężna eksplozja, która uwalnia promieniowanie rentgenowskie i gamma z prędkością światła. Uwalniane są również gazy widzialne. Istnieje system klasyfikujący rozbłyski słoneczne w zależności od ich mocy. Rozbłyski słoneczne klasy X są najniebezpieczniejsze, ponieważ mogą powodować przerwy w łączności radiowej na Ziemi, zagrażać satelitom, astronautom na orbicie, a nawet pasażerom samolotów lecących na dużych wysokościach. Rozbłyski słoneczne klasy M powodują spektakularne zorze na biegunach północnym i południowym Ziemi, podczas gdy rozbłyski klasy C nie mają prawie żadnego wpływu na Ziemię. Rozbłyski słoneczne nie są jednak największymi eksplozjami na Słońcu. KWM to skrót pojęcia koronalny wyrzut masy. KWM są znacznie masywniejsze niż rozbłyski słoneczne i bardziej niebezpieczne, gdy skierowane są w naszą stronę. Jak sama nazwa wskazuje, koronalne wyrzuty masy to eksplozje, które powstają w koronie Słońca. Wyrzucają one na zewnątrz miliony ton gorących, zjonizowanych gazów z korony, czyli warstwy cienkiego, jasnego gazu otaczającego powierzchnię Słońca. Korona Słońca jest znacznie gorętsza niż jego powierzchnia. Sama powierzchnia gwiazdy ma około 5,5 tysiąca stopni Celsjusza, ale korona ma od 1 do 2 milionów stopni. Dlaczego korona Słońca jest o wiele gorętsza od jego powierzchni i jak to jest możliwe, to kolejna wielka zagadka, której naukowcy nie potrafią jeszcze do końca rozwikłać. Najnowsza teoria głosi, że korona ogrzewana jest przez fale dźwiękowe, a reakcje jądrowe na Słońcu powodują wiele hałasu. Projekt GONG, skrót od Global Oscillation Networking Group, powstał w celu monitorowania fal dźwiękowych na Słońcu. Fajne, co? Okazuje się, że Słońce dźwięczy lub oscyluje jak dzwon.
Istnieje 5 punktów obserwacyjnych na całym świecie. W Indiach, w Australii, na Wyspach Kanaryjskich, w Chile i w Kalifornii, które stale obserwują ponad 10 milionów fal dźwiękowych poruszających się na Słońcu i wokół niego. Teraz, gdy Słońce wchodzi w fazę aktywną, możemy spodziewać się, że potężniejsze KWM będą zmierzać w naszą stronę. Emitowane przez Słońce gazy są jonizowane i pozbawiane elektronów przez intensywne ciepło, co powoduje, że tworzą burzę protonową, która może przemieszczać się w przestrzeni z prędkością około 800 km na sekundę. Te dodatnio naładowane jądra atomowe będą w większości przypadków blokowane lub odchylane przez pole magnetyczne, które rozciąga się wokół Ziemi. Nasza atmosfera nie pomoże w walce z burzą protonową. Ostatnie 1,5 km powietrza nad powierzchnią Ziemi zatrzymuje szkodliwe promieniowanie rentgenowskie z rozbłysków słonecznych, ale wiatr cząstek ze Słońca może być zatrzymany tylko przez ziemską magnetosferę. Możemy spodziewać się spektakularnych zorzy wokół biegunów magnetycznych Ziemi i niewykluczone, że zorze te będą się rozciągać aż do średnich szerokości geograficznych, gdy Ziemia będzie przechodzić przez koronalny wyrzut masy. Obecnie amerykańska sonda kosmiczna zmierza w kierunku korony słonecznej. Ponieważ korona rozciąga się na wiele milionów kilometrów, sonda zwana Parker Solar Probe znajduje się w odległości około 6 milionów kilometrów od powierzchni naszej gwiazdy, co stanowi około 1/10 odległości do Merkurego. Sonda doświadcza temperatur rzędu 1300 stopni Celsjusza, ale jest utrzymywana w idealnej temperaturze pokojowej. Osłona termiczna z kompozytu węglowego o grubości 11 cm chroni teleskopy i magnetometry mierzące natężenie wiatru słonecznego. 5 anten wysuniętych w gazy korony jest wykonanych ze stopu wytrzymującego ekstremalne temperatury. Ostatnie 2 spokojne cykle Słońca trochę utrudniają przewidzenie, jak aktywna będzie gwiazda w tym cyklu. Plamy słoneczne całkowicie zniknęły na długi czas z całej jej powierzchni. Wygląda to tak, jakby magnetyczne zniekształcenia, które zwykle widzimy na fotosferze Słońca, zapadły się do jego wnętrza. Intensywny magnetyzm dociera teraz na powierzchnię i przebija się do korony. Narodowe Centrum Badań Atmosfery w Boulder w Colorado przewiduje, że ten cykl słoneczny będzie jednym z najsilniejszych w historii. Ostatni był bardzo spokojny, a liczba plam słonecznych wyniosła tylko 116. Średnia wynosi 180. Prognozy dla tego cyklu przewidują od 210 do 260 plam słonecznych, co zwiastowałoby jeden z najsilniejszych cykli w historii. Silniejszy wiatr słoneczny może spowodować, że stracimy więcej satelitów. Możemy się również spodziewać przeciążeń sieci elektrycznej, gdy burza protonowa osiągnie szczyt w 2025 roku. Oznacza to, że powinniśmy spodziewać się problemów z internetem, ponieważ dodatnio naładowane protony dostaną się do przewodów, wpadną do transformatorów i przeciążą je. 12 marca 1989 roku w Ziemię uderzył potężny KWM, który spowodował absolutne zamieszanie w naszych sieciach energetycznych. Czy w najbliższej przyszłości doświadczymy czegoś podobnego? Cóż, bądźcie czujni. Z miejsca, w którym jesteśmy, Słońce wydaje się takie spokojne i ciche, ale podobnie jak ludzie i w zasadzie cały żywy świat, Słońce ma fazy, kiedy jest mniej lub bardziej aktywne. Konsekwencje są znacznie bardziej dramatyczne w przypadku, gdy staje się nadaktywne. Zróbmy zbliżenie, aby zobaczyć, co się tam dzieje. Jednym ze sposobów pomiaru aktywności naszej gwiazdy jest liczenie plam słonecznych na jej powierzchni. Plamy słoneczne to ciemne miejsca, które tworzą się, gdy pole magnetyczne Słońca ulega splątaniu. To proste. Im więcej plam słonecznych, tym bardziej aktywne jest nasze Słońce. Wygląda na to, że Słońce imprezuje ostatnio jak szalone. Liczba plam słonecznych zaobserwowanych przez naukowców jest najwyższa od prawie 21 lat. W czerwcu na powierzchni Słońca pojawiły się 163 plamy słoneczne. Ostatni raz tak wiele było we wrześniu 2002 roku, 187. Wygląda na to, że ta chaotyczna impreza zbliża się do szczytu, czyli czegoś, co nazywamy maksimum słonecznym. Jak to się w ogóle dzieje? Pole magnetyczne Słońca jest do pewnego momentu silne i zorganizowane, ale jak już powiedzieliśmy, czasami przychodzi czas, kiedy staje się mocno splątane, jak kula z ciasno zwiniętych gumek. Oznacza to również, że plazma unosi się z powierzchni,
tworząc pętle i powodując bałagan w postaci rozbłysków słonecznych i czegoś, co nazywamy koronalnymi wyrzutami masy. To wtedy właśnie plazma w górnej atmosferze Słońca, zwanej koronną, wariuje i wybucha z ogromną siłą. W pewnym momencie te gumki tworzące kule pękają, a wtedy pole magnetyczne Słońca odwraca się i zamienia bieguny miejscami. Wszystko to dzieje się co 11 lat. Tak więc kiedy Słońce wchodzi w tę fazę wysokiej aktywności, wyrzuca gorące kawałki plazmy, tworząc wielkie ciemne plamy wielkości planet i uwalniając potężne erupcje energii i promieniowania. Coś fascynującego dzieje się, gdy Słońce staje się bardziej aktywne. To tak zwany wodospad plazmy, lub inaczej wypukłość korony polarnej. Jest to coś w rodzaju mini wybuchu, który zaczyna się na Słońcu i wygląda tak, jakby chciał uciec, ale wtedy pole magnetyczne gwiazdy przyciąga go z powrotem, zanim zdąży zwiać w przestrzeń kosmiczną. Ten wodospad plazmy jest naprawdę spektakularny. Wznosi się do 62 tysięcy kilometrów nad powierzchnią. To tak, jakbyś ułożył 8 ziem jedna na drugiej. Istnieje też coś, co nazywa się wirem polarnym. Jest to gigantyczna aureola plazmy, która bardzo szybko obraca się wokół północnego bieguna Słońca. Wir powstaje, gdy duża macka plazmy odrywa się i opada z powrotem w kierunku powierzchni, podobnie jak w przypadku wodospadu plazmy. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego plazma utrzymuje się tak długo nad powierzchnią Słońca. Jednym z fajnych przykładów tego zjawiska był gigantyczny wir w kształcie motyla, który pojawił się w marcu tego roku. Miał on tak nietypowy kształt, ponieważ eksplodował po niewidocznej dla nas stronie Słońca, więc nie można było w pełni zmierzyć jego siły. Na szczęście ten wybuch nie nastąpił w naszym kierunku, mógł jednak uderzyć w Merkurego i możliwe, że zrzucił z niego trochę pyłu i gazu, ponieważ Merkury ma słabe pole magnetyczne. Wszystko to brzmi fajnie, ale nie jest to dla nas dobra wiadomość. Takie zjawiska oznaczają bardziej intensywne burze słoneczne, które mogą prowadzić do sztormów geomagnetycznych na Ziemi, a te nie tylko brzmią niepokojąco, one rzeczywiście są groźne. Generują chaos i zakłócają pole magnetyczne naszej planety. Burze geomagnetyczne mogą tworzyć piękne zorze polarne, to prawda, ale wszyscy wolelibyśmy cieszyć się takimi fenomenami jak zorza polarna w normalnych warunkach lub po prostu oglądać stary dobry zachód Słońca nad oceanem. Nie chodzi o to, że każda burza słoneczna musi uderzyć w Ziemię, nawet jeśli jest ich więcej. Aby dotrzeć do naszej planety, sztormy muszą być skierowane we właściwym kierunku w odpowiednim momencie. Ale jeśli tak się stanie, mogą zjonizować górną atmosferę planety. To spowoduje zakłócenia komunikacyjne i tymczasowe przerwy w działaniu systemów takich jak GPS i radio. Samo w sobie nie stanowi to dużego problemu, ale może być bardzo niebezpieczne, jeśli zdarzy się w niewłaściwym momencie, na przykład podczas tsunami lub trzęsienia ziemi. Burze mogą również uszkodzić infrastrukturę elektryczną, taką jak linie kolejowe i sieci energetyczne. Jeśli lecisz w tym czasie samolotem, możesz być narażony na wyższe poziomy promieniowania. Nadal nie jest jasne, jak niebezpieczne jest to dla ludzi na Ziemi, ale na pewno stanowi poważny problem dla astronautów w kosmosie. Kiedy burze słoneczne zakłócają pole magnetyczne, wpływają tym samym na migrację niektórych zwierząt, takich jak żółwie morskie, wieloryby i ptaki. Ponieważ wiele zwierząt polega na takich naturalnych kierunkowskazach, mogą być zdezorientowane i mieć problemy ze znajdywaniem pożywienia. A kiedy Słońce osiąga maksimum swojej aktywności, satelity w przestrzeni kosmicznej również mają kłopoty. Mamy więcej satelitów w kosmosie niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy górna atmosfera staje się gęstsza z powodu tych wszystkich zmian, może to popchnąć satelity w różnych kierunkach. Mogą się wtedy zderzyć ze sobą, a niektóre nawet spaść z powrotem na Ziemię, co ponownie jest fajne tylko w filmach z superbohaterami, którzy stosunkowo łatwo radzą sobie z takimi rzeczami. Miejmy nadzieję, że uda nam się uniknąć potężnej burzy słonecznej, takiej jak efekt Carringtona. W sierpniu 1859 roku astronomowie na całym świecie obserwowali, jak liczba plam słonecznych staje się coraz większa.
Jednym z obserwatorów był mężczyzna o nazwisku Richard Carrington. Na początku września szkicował plamy słoneczne, gdy nagle oślepił go błysk światła. Trwało to około 5 minut, ale było spektakularne. Później opisał to jako rozbłysk białego światła. Był to bardzo silny koronalny wyrzut masy. W ciągu zaledwie 17 godzin ta burza pokonała długą drogę między Słońcem a naszą planetą i uwolniła swoją siłę nad planetą, mimo że zwykle zajmuje to wiele dni. Kiedy zaczęła się ta burza, telegrafy na całym świecie zaiskrzyły, operatorzy zostali porażeni prądem, a papier w urządzeniach się zapalił. Ludzie byli naprawdę przerażeni i zdezorientowani, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli tak jasnego nieba. Niektórzy myśleli nawet, że to koniec świata. Następnego dnia pracownicy obsługujący telegrafy nadal nie mogli pracować, ponieważ ziemska atmosfera wciąż była naładowana. Udało im się za to wysyłać wiadomości za pomocą prądu w zorzy polarnej zamiast zwykłej energii elektrycznej. To zjawisko przyniosło też coś niesamowitego. Właśnie te oszałamiające zorze polarne na niebie. Mieszkańcy Hawajów i Kuby mogli zobaczyć piękne fale i łuki, a ci, którzy znajdowali się tak daleko na północ, na przykład w Chile, mogli podziwiać zorze południowe. Wszystkie te zjawiska powoli, ale stale się nasilają. Weźmy na przykład rozbłyski słoneczne. Są to potężne wybuchy energii słonecznej. W 2022 roku było ich 5 razy więcej w porównaniu do poprzedniego roku. A te najsilniejsze są jeszcze silniejsze i częstsze niż wcześniej. Może to być o wiele bardziej ekstremalne niż ktokolwiek przypuszczał. Co więcej, prawdopodobnie rozpocznie się nieco wcześniej niż przewidywaliśmy. Naukowcy początkowo sądzili, że szczyt nastąpi w 2025 roku, ale wygląda na to, że może się to stać nawet pod koniec 2023 roku. Nie jesteśmy w stanie całkowicie się zabezpieczyć, jeśli burza słoneczna uderzy w nas bezpośrednio, ale nadal możemy zrobić kilka rzeczy, takich jak uziemienie samolotów, dostosowanie ruchu satelitów w kosmosie i upewnienie się, że wrażliwa infrastruktura pozostanie bezpieczna. Aby to wszystko zrobić, potrzebujemy lepszych kosmicznych prognoz pogody, które pomogą nam przygotować się na najgorsze. Z pewnością brzmi to niepokojąco, ale nie martw się. Rozbłyski słoneczne nie zniszczą naszej planety. Owszem, wysyłają naładowany materiał słoneczny w naszym kierunku z dość dużą prędkością, ale nie jest tak, że jesteśmy całkowicie skazani na zagładę. Jeśli ten materiał w nas uderzy, nasza planeta nie pozostawi nas bez ochrony. Nadal mamy atmosferę i pole magnetyczne, które zapewniają nam względne bezpieczeństwo. Gruba atmosfera jest jak tarcza, blokująca promieniowanie, które może nam zaszkodzić. Tak więc rozbłyski słoneczne mogą mieć wpływ głównie na technologię, ale nie zniszczą Ziemi. Wygląda na to, że jednak mamy własnych superbohaterów. Co by się stało, gdyby Słońce zrobiło bum? Cóż, jak możesz przypuszczać, byłoby to dla nas fatalne w skutkach. To był naprawdę krótki film, co nie? Nie, czeka nas trochę więcej. Gdyby Słońce eksplodowało w naszym Układzie Słonecznym, zapanowałby chaos. Jednak naukowcy mówią nam, że na pewno zdarzy się to pewnego dnia. Ale dlaczego? Jak by się potoczyło? Czy jest możliwość, abyśmy jakoś przetrwali takie wydarzenie? Hej, zagłębmy się w to. Przede wszystkim przygotuj się na podróż do jądra Słońca. Centrum tej gwiazdy jest wypełnione atomami wodoru, które bawią się na imprezie nie z tego świata. Te atomy są tak podekscytowane, że uderzają w siebie z całej siły. A kiedy się zderzają, dzieje się coś magicznego. Nazywa się to fuzją jądrową. I na tej wieście atomy wodoru łączą się, tworząc atomy helu. Eksperyment chemiczny na wielką skalę. Podczas tej fuzji jądrowej maleńki kawałek masy atomów wodoru przekształca się w ogromną ilość energii. Tu słynne równanie Einsteina E równa się mc kwadrat wchodzi do gry. Energia jest uwalniana w formie światła i ciepła, promieniując na zewnątrz, aby rozświetlić cały Układ Słoneczny. A gdy wszystkie te procesy raz się rozpoczną, do zabawy przyłącza się cała masa naładowanych cząstek zwanych fotonami. Te fotony to jak małe paczki światła, które odbijają się i przemieszczają się w każdym kierunku. Odgrywają kluczową rolę w przenoszeniu energii Słońca przez przestrzeń, oświetlając nasz świat i ocieplając naszą przytulną planetę.
Ale aby to wszystko mogło działać, tak aby atomy nie uciekły i nie stworzyły kompletnego chaosu, rdzeń Słońca musi być pod ogromnym ciśnieniem. To ciśnienie pochodzi od dużej wagi zewnętrznych warstw Słońca, które dociskają rdzeń. Zewnętrzne warstwy niemal ściskają wewnętrzne jądro. Ale wewnętrzne warstwy nie poddają się. Energia powstała z fuzji i tętniące życiem światło fotonów bardzo stara się uciec z jądra Słońca. Jądro jest tak gęste, a ciśnienie tak duże, że energia poświęca dużo czasu, aby wydostać się na zewnątrz. Odbija się, jest pochłaniana i ponownie emitowana przez inne cząstki. W końcu, po długim czasie, dostaje się do powierzchni Słońca i pędzi w przestrzeń kosmiczną, docierając do nas jako światło słoneczne. Więc teraz wiesz, jak działa Słońce. Co zdarzy się, gdy dobiegnie końca swojego życia? Cóż, oto zaskoczenie. Nasze Słońce ma ograniczoną ilość paliwa w postaci wodoru. W ciągu około 5 miliardów lat je wyczerpie. Po tym gwiazda przejdzie spore zmiany. Teraz uważaj, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy to przegapimy. Najpierw Słońce zacznie puchnąć i stanie się czerwonym olbrzymem, rozszerzając się jak balon. Urośnie na tyle, że pochłonie wewnętrzne planety, w tym naszą ukochaną Ziemię. Więc nie zobaczymy nawet końca życia naszego Słońca, chyba że przeniesiemy się gdzieś dalej. Po fazie czerwonego olbrzyma Słońce nieco się skurczy. Jego zewnętrzne warstwy rozproszą się w przestrzeni, pozostawiając po sobie piękną mgławicę planetarną. Pokażę wtedy swoje świecące jądro. Wow! Jądro wypełnione helem będzie brzmieć trochę dziwnie i zacznie również łączyć cięższe pierwiastki, takie jak tlen i węgiel. Te reakcje nie będą już tak energiczne. Ostatecznie nawet hel zostanie zużyty, a Słońce stanie się zwartym, białym karłem, emerytem, cieszącym się spokojną starością. Naukowcy szacują, że Słońce ma jeszcze około 7 do 8 miliardów lat, zanim przygasną jego światła. Nie martw się jednak. Do tego czasu ludzkość może już dotrzeć do dalekich galaktyk, a może nawet ewoluować w niesamowite kosmiczne istoty. Więc nasze Słońce nie zgaśnie z hukiem. Nie jest na tyle duże, aby stać się supernową lub czarną dziurą. Te supergwiazdy potrzebują znacznie więcej masy niż nasze Słońce, aby zrealizować te kosmiczne sztuczki. Ale co by było, gdyby nagle eksplodowało? Takie nagłe zdarzenie bez konkretnego powodu. No dobrze, zobaczmy. Wyobraź to sobie. Słońce robi bum. I Ziemia jest na dzikiej przejażdżce. Wydarzenie to uwalnia niewyobrażalną ilość energii, wysyłając falę uderzeniową w przestrzeń kosmiczną z prędkością światła. Ta fala uderzeniowa dociera do Ziemi po około 8 minutach. Dlaczego? Cóż, Słońce znajduje się w odległości około 150 milionów kilometrów od nas. Musi upłynąć około 8 minut i 20 sekund, zanim światło Słońca przebędzie całą tę odległość i do nas dotrze. Ale pomówmy o samym wydarzeniu. Byłoby to wspaniałe widowisko, ale niestety również koniec. Ogromne ilości uwalnianej energii spowodowałyby gwałtowne rozszerzenie się Słońca, po raz kolejny połykając wewnętrzne planety, włączając w to naszą Ziemię. I to nie wszystko. Przygotuj się na ogromny wybuch promieniowania. Słońce wyzwoliłoby strumień supernaładowanych cząstek. Mówimy o promieniach X i gamma, takich, które mogą naprawdę namieszać. Gdy te wysokoenergetyczne cząstki uderzają w atmosferę, szaleją, powodując wszelkiego rodzaju chaos. Jonizują atmosferę, tworząc ogromny impuls elektromagnetyczny. Ten impuls działa jak fala uderzeniowa dla urządzeń elektronicznych. Przypieka je, poraża prądem i pozostawia bezużyteczne. Więc jeśli twoje gadżety nie mają ochrony, czeka je ciężki czas. Mówiąc o trudnych czasach, po tym nadchodzi natychmiastowe parowanie naszej planety. Ale wielki koniec Słońca nie tylko wpływa na Ziemię, sieje spustoszenie w całym Układzie Słonecznym. Ta ogromna eksplozja energii uderzałaby we wszystko na swojej drodze. Planety i inne obiekty zostają wytrącone z ich przytulnych orbit, powodując chaos. Pas asteroidów między Marsem a Jowiszem? Zniknął. Został zniszczony lub rozproszony do postaci kosmicznych wiatrów. A nawet planety, które przetrwają to wydarzenie, prawdopodobnie opuściłyby swoje orbity, aby wędrować gdzieś dalej.
Nie zapominajmy też o planetach zewnętrznych, takich jak Jowisz i Saturn. Te giganty generują własne wewnętrzne ciepło, które utrzymuje je w ciepłym stanie i przyciąga wiele księżyców. Ale bum Słońca pozbawiłby je tego ciepła, zmieniając je w niewyobrażalnie zimne miejsca. A teraz, kiedy już omówiliśmy, jak katastrofalne byłoby to wszystko dla naszego Układu Słonecznego, zadajmy logiczne pytanie, czy ludzkość dałaby sobie radę? Krótka odpowiedź brzmi, nie, nie poradzilibyśmy sobie. Wszystko zostałoby zniszczone z wyjątkiem niektórych przebiegłych bakterii. Ale w szalonym scenariuszu, w którym Słońce dałoby nam znać o swoich planach, możliwe, że mielibyśmy szansę na walkę. Gdybyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem i mieli czas na przygotowania, moglibyśmy rozwinąć nasze mechanizmy przetrwania. Więc co moglibyśmy zrobić? Ponieważ sama Ziemia nie przetrwałaby kaprysów Słońca, musielibyśmy się gdzieś przenieść. Pamiętasz, jak wspomnieliśmy, że nie wszystkie planety zostaną całkowicie zniszczone? Niestety te najbliżej Słońca, Merkury, Wenus i Ziemia, zniknęłyby. Najłatwiejszą opcją byłoby więc przeniesienie się do innego Układu Słonecznego z własną ziemiopodobną planetą. Ale co jeśli Ziemia jakoś zdołałaby przetrwać tę katastrofę? Nie zastanawiajmy się nad tym, jak do tego doszło, po prostu omówmy konsekwencje. Cóż, nasz klimat na pewno by zwariował. W pierwszych chwilach eksplozji Słońca promieniowanie i cząsteczki drastycznie podniosłyby temperaturę, niczym nieskończona fala upałów. Mówimy o poważnym efekcie cieplarnianym. Oceany by wyparowały, tworząc grube, puszyste chmury, które zatrzymują ciepło i nie pozwalają mu uciec w kosmos. A potem, bez ciepła Słońca, Ziemia szybko zamieniłaby się w zamrażarkę. Musielibyśmy myśleć nieszablonowo. Jednym z pomysłów mogłoby być schronienie się głęboko pod ziemią, gdzie nie będziemy aż tak narażeni na promieniowanie i nagłe zmiany temperatury. Im głębiej kopiesz, tym temperatura się zwiększa, więc z odpowiednimi narzędziami i zasobami ludzkość mogłaby zaszyć się w umocnionych bunkrach i przetrwać nawet kilka lat bez promieni Słońca. Dlaczego tylko kilka lat? Pamiętasz, jak powiedzieliśmy, że Słońce stanowi centrum grawitacji naszego Układu Słonecznego? Bez niego Ziemia by dryfowała w poszukiwaniu nowego centrum grawitacji. Wyobraź sobie naszą planetę, naszego wiernego satelitę, Księżyc i wszystkie inne planety powoli dryfujące w przestrzeni kosmicznej. Na szczęście nasze niezawodne Słońce ciągle spełnia swoją rolę, utrzymując nas w cieple i oświetla kolejne kosmiczne przygody. Więc jesteśmy bezpieczni przez kilka miliardów lat. Ale fajnie jest wyobrażać sobie te wszystkie niemożliwe scenariusze. Bądźcie więc czujni, bo niedługo kolejny z nich pod tytułem Co by było, gdyby? Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Nasze Słońce jest dość nudne. Nie ma w nim niczego nadzwyczajnego, zwłaszcza, że we wszechświecie istnieją miliony podobnych żółtych karłów, a jednak kochamy je. To w końcu jedyna życiodajna gwiazda, jaką mamy. Co ciekawe, nie zawsze tak było. Dawno temu Słońce miało bliźniaka i to złego. Co się z nim stało? Zaraz wam o tym opowiem. Oto wielki obłok molekularny, czasem nazywany ciemną mgławicą. Znajdują się w nim gazy, pył i gwiezdne filary. Tego typu obłoki nie mają wyraźnych granic i często przybierają niesamowite kształty, a niektóre można nawet zobaczyć gołym okiem. Spójrzcie kiedyś nocą na bezchmurne niebo, a dostrzeżecie ciemniejsze plamy w całej Drodze Mlecznej. Dokładnie w takim miejscu 4,5 miliarda lat temu narodziło się Słońce. Powstało w jednym z obłoków molekularnych, przez który dawno temu przechodziły fale energii. Spowodowały nagromadzenie i skompresowanie materii, w wyniku czego pojawiły się gęste jądra. W ten właśnie sposób narodziła się protogwiazda. W młodym wieku była zaledwie kulą letniego wodoru i helu, ale potem, miliony lat później, temperatura i ciśnienie w jej wnętrzu wzrosły. W rezultacie doszło do narodzin gwiazdy, naszego ukochanego Słońca. Jednak niecała zawartość obłoku się w nie przekształciła. Pozostała materia zaczęła obracać się wokół nowo powstałego ciała niebieskiego. Jak pewnie wiecie, stopniowo zmieniała się ona w planety, uwzględniając Ziemię, i właśnie w ten sposób powstał Układ Słoneczny. Niewykluczone, że w tej opowieści czegoś brakuje, mówiąc dokładniej, kolejnej gwiazdy, która powstała wraz ze Słońcem, zaginionego bliźniaka zrodzonego z tej samej materii i w tych samych warunkach. Dlaczego jednak uznajemy, że w ogóle istnieje?
Niedawno naukowcy zastosowali modele statystyczne, aby dowiedzieć się czegoś więcej o narodzinach gwiazd. Wykazały, że zazwyczaj powstają one w gromadach lub mają co najmniej jednego bliźniaka. Po dalszych badaniach potwierdzono, że to prawda. I większość gwiazd zrodzonych wewnątrz obłoków molekularnych posiada kompana. Czasem zostają razem, na przykład gdy mniejsza gwiazda obraca się wokół większej. W ten sposób mogą powstać binarne, potrójne i inne układy gwiezdne. Bywa też, że ich drogi rozchodzą się na zawsze. Zapewne tak stało się również w przypadku Słońca. Może posiadało rodzeństwo, a nawet całą gromadkę braci i sióstr, a może był to bliźniak o podobnej masie i cechach charakterystycznych. Ale jeśli to prawda, to gdzie on teraz jest? Cóż, istnieje hipoteza, według której wspomniany bliźniak wcale nie jest taki dobry, jak mogłoby się wydawać. W latach 80. XX wieku naukowcy zaczęli dostrzegać w historii Ziemi pewien wzorzec. Zgodnie z nim mniej więcej raz na 27 milionów lat na naszej planecie dochodzi do zagłady na wielką skalę. Dziwne, prawda? Co 27 milionów lat ma miejsce jakaś katastrofa na zawsze zmieniająca ziemską biosferę. Zupełnie jakby odbywało się to zgodnie z harmonogramem lub cyklem. Później astronom imieniem Richard Miller zasugerował, że za tymi wszystkimi wydarzeniami coś stoi, mówiąc dokładniej, pewne ciało niebieskie. Według niego może to być karzeł zbyt ciemny, aby go dostrzec. Prawdopodobnie znajduje się 1,5 roku świetlnego od nas. Domniemana gwiazda podróżuje wokół Słońca po ogromnej orbicie, a pełen obrót zajmuje jej aż 27 milionów lat. Zbliżając się do Słońca, zaczyna wywoływać kompletny chaos i zmieniać trajektorię komet w obłoku Oorta lub w pasie Kuipera. W rezultacie wszystkie zaczynają gnać w naszym kierunku, a zderzając się z Ziemią powodują masowe wymieranie. Dokładnie tak jak w przypadku dinozaurów. Tę hipotetyczną gwiazdę nazwano Nemezis na cześć starożytnej greckiej bogini zemsty. Co takiego jej zrobiliśmy? Nie mam pojęcia. Być może nie podoba jej się fakt, że dawno temu Słońce zagarnęło dla siebie niemal cały pył i gaz z obłoku molekularnego. W rezultacie stało się dość dużą gwiazdą, podczas gdy Nemezis była skarlała i ciemna. Na koniec została wręcz zmuszona, aby odlecieć w silną dal. Coś takiego wkurzyłoby każdego. Naukowcy wysunęli różne hipotezy, zastanawiając się, czym w zasadzie jest tajemnicza Nemezis. Może brązowym lub czerwonym karłem? Albo pozostałościami gwiazdy, której zupełnie wyczerpało się paliwo? A może to wcale nie jest gwiazda, a raczej samotna planeta większa od Jowisza? Czymkolwiek by nie była, jej istnienie to dla nas nic przyjemnego, a wszelkie próby odnalezienia tego tajemniczego ciała niebieskiego spełzły na niczym. Do tej pory nie udało się odkryć żadnych śladów Nemezis. Niedawne badania zanegowały teorie o cyklicznym, masowym wymieraniu. Gdy przyjrzymy się skamieniałościom, zauważymy, że do katastrof dochodziło raczej w sposób losowy niż ustalony. Obecnie naukowcy powątpiewają w istnienie Nemezis, twierdząc, że każda gwiazda poruszająca się po podobnej orbicie byłaby bardzo niestabilna, przez co nie przetrwałaby aż tak długo. Jednak mimo bezsprzecznych dowodów, Nemezis zyskała niemałą popularność w sieci. Wspomina się ją w różnym kontekście, w artykułach i newsach, a dziennikarze lubią przypisywać jej odpowiedzialność za wszelkie dramatyczne wydarzenia, takie jak uderzenia asteroidów, fale tsunami i inne. Wszystko to może wydawać się miejską legendą, ale nie zapominajmy o pewnej ważnej kwestii. Nawet jeśli Nemezis nie istnieje, nie oznacza to, że Słońce nigdy nie miało bliźniaka. Większość gwiazd rodzi się w towarzystwie, a prawdopodobieństwo, że i nasza miała rodzeństwo, jest bardzo wysokie. Po drugie, mogą istnieć dowody na obecność zaginionego krewniaka i kryją się one gdzieś w obłoku Oorta. Jest to ogromna chmura na pograniczu naszego Układu Słonecznego, obejmująca komety i inne skały. Według naukowców znajdują się tam wszelkiego rodzaju pozostałości i fragmenty tego, co zostało po narodzinach Układu Słonecznego. Stanowi więc swego rodzaju muzeum naszej przeszłości. W obłoku Oorta zauważono coś interesującego. Mówiąc wprost, region ten wydaje się zbyt masywny, a jego wygląd nie odpowiada naszym współczesnym modelom powstawania Układu Słonecznego. Za tę nadwagę odpowiada coś, co kiedyś znajdowało się w naszym najbliższym sąsiedztwie, a czego nigdy nie udało się odkryć. Gdy naukowcy uwzględnili w swoich obliczeniach drugie Słońce, wszystko zaczęło pasować jak ulał. Zaginiony bliźniak, niczym brakujący element układanki, doskonale wypełnia lukę związaną ze zbyt dużą masą są obłoku Oorta. Można więc z pewnością orzec, że w jakimś momencie Słońce posiadało bliźniaka. Co się z nim jednak stało?
I gdzie jest teraz? Niestety prawdopodobnie bardzo, bardzo daleko. Zapewne po narodzinach Słońca i jego brat, inaczej Słońce 2.0, spędzili kilka milionów lat w swoim towarzystwie, po czym kompletnie się rozdzielili. Teraz bliźniak może być setki lat świetlnych od nas w dowolnym punkcie Drogi Mlecznej. Teoretycznie moglibyśmy go odnaleźć, ale okazałoby się to raczej trudnym zadaniem. Aby mu sprostać, trzeba by było odszukać wszystkie gwiazdy przypominające Słońce i będące w podobnym wieku, obejmujące śledztwem całą Drogę Mleczną. Nawet gdyby udało nam się sporządzić ich listę, to co dalej? Nie istnieje sposób na sprawdzenie, która z nich naprawdę była bliźniakiem Słońca. Wygląda na to, że nigdy go nie znajdziemy, a nasza gwiazda pozostanie samotna. Co za smutna historia. Ale głowa do góry. Dla ludzkości to raczej dobra wiadomość. Gdybyśmy mieli dwie gwiazdy, być może nasz Układ Słoneczny nie przypominałby tego obecnego, a planety w ogóle by nie istniały. A dla nas oznacza to wówczas brak jakiegokolwiek życia. Podziękujmy więc naszej gwieździe za poświęcenie. Z drugiej strony, zachody Słońca wyglądałyby jak na Tatooine. Ekstra! Słońce przygotowuje się do obrotu, ponieważ jego bieguny magnetyczne się odwracają. Podobnie jak Ziemia, Słońce ma magnetyczną północ i magnetyczne południe. Jednak w przeciwieństwie do Ziemi proces odwracania biegunów Słońca jest częstszy i łatwiejszy do przewidzenia. Okazuje się, że kolejne odwrócenie nastąpi w tym roku między kwietniem a sierpniem. Jakkolwiek apokaliptycznie by to nie brzmiało, nie musisz się obawiać. Jeśli masz około 30 lat, już nieraz doświadczyłeś tego zjawiska, ponieważ Słońce odwraca bieguny co 11 lat. Prawdopodobnie nie zauważyłeś wtedy żadnych zmian, ponieważ proces ten nie wpływa tak bardzo na życie na Ziemi. Tym razem jednak może być nieco inaczej. Na Ziemi prądy oceaniczne to ruchy, które odgrywają kluczową rolę we wpływaniu zarówno na klimat, jak i na pogodę, rozprowadzając ciepło od równika do biegunów. Na Słońcu prądy te bardziej przypominają ocean plazmy. Ale nie tylko transportują ciepło, przenoszą także energię elektromagnetyczną. Dzieje się tak, ponieważ Słońce jest ogromną kulą gorących i zjonizowanych gazów, które nieustannie przepływają wewnątrz jego jądra. Łącząc atomy wodoru i tworząc hel, nasza gwiazda uwalnia ogromne ilości energii, co prowadzi do powstawania tych ciężkich prądów elektrycznych. I zawsze, gdy mamy do czynienia z prądem, obecne jest również pole magnetyczne. Łatwiej to zrozumieć, jeśli pomyślimy o klasycznym eksperymencie z drutem i gwoździem, który prawdopodobnie przeprowadziliście w szkole podstawowej. Kiedy prąd przepływa przez przewód, wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Tak więc po podłączeniu przewodu do baterii i owinięciu go wokół gwoździa, gwóźdź staje się magnesem. Jest to podobne do tego, w jaki sposób prądy elektryczne tworzą pola magnetyczne na Słońcu. Cały ten proces, z pomocą którego Słońce generuje swoje pole magnetyczne, nazywany jest dynamem. Nie możemy obserwować go bezpośrednio, ale widzimy jego efekty na powierzchni Słońca. Kiedy przypływy plazmy i magnetyzmu stają się niestabilne i intensywne, pokazują się jako plamy słoneczne. Wiesz, te ciemne obszary na powierzchni Słońca. Wiele o tym, jak działa dynamo, pozostaje tajemnicą, ale naukowcy dowiedzieli się czegoś ważnego po obserwowaniu przez wieki tych plam słonecznych. Proces dynamo przebiega według pewnego schematu. Mniej więcej co dekadę reorganizuje się. Biegunowe pola magnetyczne Słońca ulegają osłabieniu, ostatecznie osiągając zero, a następnie powracają, ale z przeciwną polaryzacją. W latach 50. naukowcy odkryli, że gdy plamy słoneczne zaczynają rosnąć i stają się bardziej intensywne, oznacza to, że bieguny przygotowują się do odwrócenia. W ciągu ostatnich kilku lat aktywność słoneczna była poza skalą. Mówimy o większej liczbie rozbłysków słonecznych, większej liczbie wybuchów promieniowania elektromagnetycznego i większej liczbie plam plazmy wyrzucanych w przestrzeń kosmiczną. To tak, jakbyśmy siedzieli w pierwszym rzędzie podczas najbardziej epickiego pokazu fajerwerków w Układzie Słonecznym. Słońce nie wykazywało takiej aktywności od jakichś dwóch dekad. W tej chwili eksperci uważają, że pola biegunowe są prawie zsynchronizowane i stale słabną, zbliżając się coraz bardziej do zera. Ale nie osiągnęliśmy jeszcze punktu odwrócenia. Chociaż może się wydawać, że Słońce odwraca swoje bieguny magnetyczne jak w zegarku co 11 lat, prawda jest troszkę inna.
Ta ścieżka może być wyboista, a niektóre aspekty tego zjawiska są nadal bardzo trudne do przewidzenia. Weźmy na przykład ostatni cykl słoneczny. Półkula północna rozpoczęła swoje magnetyczne odwrócenie na początku czerwca 2012 roku, ale potem jakby się zatrzymała i pozostała w punkcie neutralnym do końca 2014. W międzyczasie na półkuli południowej sprawy potoczyły się łagodniej, a bieguny odwróciły się w połowie lat 30. Tym razem Słońce gra całkiem nieźle. Wydaje się, że w tym cyklu wszystko przebiega znacznie płynniej, a bieguny zmieniają się bardziej równomiernie. Ale jest jedna rzecz. Procesy odwrócenia nigdy nie są takie same. To właśnie sprawia, że zjawisko to jest tak interesujące do zaobserwowania. Ale jednocześnie trudno jest przewidzieć, jak wpłynie na nas na Ziemi. Tutaj, na dole, nie musimy się zbytnio martwić o te intensywne eksplozje słoneczne, które mają miejsce 150 milionów kilometrów od nas. Ale jeśli, podkreślam, jeśli, burza słoneczna dotarłaby do naszej planety, głównym zagrożeniem, jakie by przyniosła, byłoby prawdopodobnie zakłócenie satelitów komunikacyjnych w kosmosie. Jednak sytuacja może wyglądać inaczej w przypadku odwrócenia cyklu, które nastąpi za 24 lata, ponieważ liczba satelitów gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Na przykład sam system Starlink Ilona Muska obejmuje ich ponad 4000. Wszystkie te satelity wraz z satelitami komunikacyjnymi i GPS mogą zostać dotknięte lub nawet zniszczone przez potężną burzę słoneczną. Chociaż szanse na uderzenie potężnej burzy słonecznej w Ziemię są niskie, nie jest to niemożliwe. W 1859 roku podczas zdarzenia Carringtona burza wystąpiła w pobliżu szczytu cyklu słonecznego, wywołując pożary i doprowadzając do awarii sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce Północnej. Wystarczy wyobrazić sobie, co burza słoneczna mogłaby zrobić z ogromną liczbą naszych dzisiejszych satelitów. Wpłynęłoby to na wszystko, na czym codziennie polegamy, od komunikacji kosmicznej i nawigacji po usługi związane z prognozowaniem pogody. Mogłoby to również wpłynąć na naziemną dystrybucję energii. Niemożliwe byłoby oglądanie YouTube lub Jasnej Strony, ponieważ gdyby takie zdarzenie miało miejsce dzisiaj, mogłoby spowodować prawdziwą apokalipsę internetową. Istnieją prognozy, które mówią, że gdyby zdarzenie klasy Carrington miało miejsce dzisiaj, spowodowałoby szkody w wysokości od 0,6 do 2,6 bilionów dolarów. I mówię tu o samych Stanach Zjednoczonych. Na szczęście dla nas burze słoneczne tak intensywne jak przy zdarzeniu Carringtona zdarzają się tylko raz na około 500 lat. Złe wieści dla satelitów komunikacyjnych, ale świetne dla obserwatorów zorzy polarnej. Podczas zdarzenia Carringtona olśniewające zorze polarne rozświetliły niebo, a pokazy światła polarnego rozciągnęły się daleko poza ich zwykły zasięg. Zorzę północną zaobserwowano daleko na południe, na Kubie i w Honolulu na Hawajach, a zorzę południową daleko na północ, w Santiago w Chile. Dla wielu ludzi na całym świecie był to pierwszy raz, gdy widzieli zorzę polarną, co sprawiło, że mieli obsesję na punkcie tego niezwykle jasnego nieba. Niektórzy z nich myśleli, że to koniec świata, podczas gdy inni rozpoczęli dzień wcześniej i byli przekonani, że to słońce. Dziś wiemy, że nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, że pojawienie się zorzy na niższych szerokościach geograficznych jest jednym z oczekiwanych efektów odwrócenia bieguna magnetycznego Słońca. Zazwyczaj te olśniewające zjawiska występują między 60 a 75 stopniem szerokości geograficznej, ale podczas ostatniego odwrócenia biegunów w latach 30. zaobserwowano intensywne zorze poniżej 50 stopni. Naoczni świadkowie opisywali te zorze jako krwiste lub głęboko karmazynowe, świecące tak jasno, że można było przeczytać gazetę. Ważne jest, aby zbadać to zjawisko i nie bać się go. Odwrócenie biegunów magnetycznych na Słońcu jest w rzeczywistości świetną okazją dla naukowców, aby lepiej zrozumieć, jak działa nasza gwiazda. Ponieważ wciąż nie jesteśmy pewni, jak działa dynamo, nadal nie jesteśmy zbyt dobrzy w przewidywaniu, dlaczego niektóre cykle słoneczne są bardziej intensywne niż inne, lub kiedy dokładnie dojdzie do koronalnego wyrzutu masy.
Jednak umiejętność przewidywania tego staje się coraz bardziej niezbędna, gdy wyruszamy w kosmos. Im więcej ludzi przebywa poza Ziemią, tym bardziej są oni narażeni na silne burze słoneczne. Dlatego też społeczność naukowa chce wiedzieć dokładniej, kiedy burza słoneczna może spowodować uszkodzenia statków i stacji kosmicznych. Ponadto pomogłoby to meteorologom poczynić postępy w przewidywaniu pogody. Nie tylko na Ziemi, ale także w kosmosie. Chodzi o to, aby podróże kosmiczne były bezpieczniejsze, ponieważ zainteresowanie załogowymi misjami na Księżyc i Marsa rośnie z każdym rokiem. Innym powodem, dla którego ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o odwróceniu biegunów Słońca, jest lepsze zrozumienie, jak działa tajemnicze wnętrze naszej gwiazdy. Mogłoby to pomóc nam w zrozumieniu różnych aspektów innych gwiazd we Wszechświecie i być może przybliżyć nas do odpowiedzi na ostateczne pytanie. Dlaczego tu jesteśmy? To zdecydowanie najlepszy pełny portret Słońca. Na szczęście nasza gwiazda macierzysta, licząca 4,5 miliarda lat, nie użyła żadnego makijażu, aby poprawić odcień skóry przed sesją zdjęciową. Teraz możemy szczegółowo zbadać jej powierzchnię. To kultowe zdjęcie zostało wykonane w marcu 2022 roku. NASA chciała lepiej zrozumieć zachowanie Słońca i jego wpływ na życie na Ziemi, i oczywiście na przyszłość naszych technologii kosmicznych. W tym celu w lutym 2010 roku wystrzelono satelitę Solar Dynamics Observatory, w skrócie SDO. Ta legendarna sesja zdjęciowa miała miejsce 12 lat później, kiedy SDO znajdowała się w połowie drogi między Ziemią a Słońcem. Naukowcy musieli złożyć 25 pojedynczych obrazów niczym puzzle. Ostatecznie zdjęcie ma 83 miliony pikseli. Tak, ta rozdzielczość jest około 10 razy lepsza niż na ekranie telewizora 4K. Spójrz na ten niesamowity wzór przypominający ciastka. Zazwyczaj jasna powierzchnia Słońca przesłania je, gdy obserwujemy gwiazdę z Ziemi. Na szczęście NASA zbadała światło poza zakresem widzialnym, co pozwoliło im odkryć pewne niewidoczne szczegóły oblicza Słońca. Po dostosowaniu selfie za pomocą filtrów i efektów można uzyskać zupełnie nowe portrety podkreślające różne miejsca na twarzy. Nawet te, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Ta sama zasada działa tutaj. Wszystkie te kule plazmy to samo zdjęcie Słońca uchwycone przy różnych długościach fal elektromagnetycznych. Pokazane plamy i wzory mogą pomóc nam nieco lepiej zrozumieć wydarzenia zachodzące wewnątrz skóry Słońca. Z prędkością światła oznacza super szybko, ale ten różowo-złoty promień padający na twój policzek o świcie przeszedł długą drogę i w kategoriach ludzkich jest niesamowicie stary. Fotony generowane przez jądro Słońca potrzebują od 10 tysięcy do 170 tysięcy lat, aby przemierzyć atmosferę gwiazdy, a następnie jeszcze około 8 minut, aby dotrzeć do Ziemi. Zbadajmy więc, co zajmuje tyle czasu. Nasza wycieczka rozpoczyna się od górnej warstwy atmosfery Słońca. Pamiętasz słoneczne bóstwa z filmów i sztuk teatralnych? Często noszą luksusowe korony ze złotymi promieniami. Cóż, prawdziwe Słońce również nosi fantazyjną koronę, która jest zewnętrzną warstwą jego atmosfery. Ale oczywiście rozmiar i splendor są nieporównywalne z plastikowymi koronami, a jej kształt nie jest tak stabilny. Korona to gazowa powłoka otaczająca naszą gwiazdę macierzystą, więc jej rozmiar i kształt nieustannie zmieniają się pod wpływem pola magnetycznego Słońca. Koronę tę można dostrzec gołym okiem z Ziemi podczas całkowitych zaćmień Słońca. Wygląda jak piękne, intensywne promieniowanie wokół tarczy słonecznej, które samo w sobie jest całkowicie zablokowane przez Księżyc. Korona rozciąga się 8 milionów kilometrów nad powierzchnią Słońca, podczas gdy nasza błękitna planeta ma tylko 13 tysięcy kilometrów średnicy. Tak więc, jeden hipotetyczny promień korony równa się rzędowi około 625 tysięcy planet wielkości Ziemi. I nagle wszystkie moje problemy zaczęły wydawać się takie malutkie. Oto kolejny zabawny fakt. Korona słoneczna łamie prawa fizyki, ponieważ jest gorętsza niż powinna. Jej temperatura sięga 1 miliona stopni Celsjusza, podczas gdy powierzchnia Słońca ma tylko około 5 tysięcy stopni. Chociaż słowo tylko nie do końca tutaj pasuje.
Zwykle temperatura spada wraz z oddalaniem się od źródła ciepła, ale w tym przypadku tak nie jest. Naukowcy badający kosmos wciąż drapią się po głowach, próbując zgłębić te tajemnice. Na szczęście niedawna sesja zdjęciowa pozwala nam odkryć, co dzieje się wewnątrz tego ogromnego, gorącego sprzętu bez ryzyka utraty wzroku. Weźmy na przykład te piękne, jasne plamy. Przedstawiają one rozbłyski słoneczne zachodzące pod warstwą korony. Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje, które występują, gdy pola magnetyczne zderzają się ze sobą. Kiedy tak się dzieje, zmieniają one kształt i szybko się reorganizują. Pola te powstają z plazmy, która sama w sobie jest bardzo wzburzona, więc wydarzenia te nie są zaskoczeniem dla lokalnej pogody. Kto by pomyślał, że Słońce ma ciemne plamy na skórze, tak jak ludzie? Te ciemniejsze obszary znane są jako dziury koronalne. Mieszkańcy Ziemi mogą doświadczyć ich wpływu, obserwując piękne zorze polarne. Dziury koronalne są mniejsze, ponieważ plazma w tych miejscach jest chłodniejsza, mniej gęsta i magnetycznie otwarta. Warunki te pozwalają wiatrom słonecznym uciekać na zewnątrz przez układ słoneczny, zamiast pozostawać na powierzchni Słońca. A kiedy zderzają się z ziemską magnetosferą, powstają zorze polarne, które stanowią fascynujący widok. Na szczęście lokalne pola chłodzą wiatry słoneczne. Gdybyśmy szukali odpowiednika włosów na Słońcu, najlepszym kandydatem byłyby prominencje słoneczne. Te duże, jasne pętle plazmy powstają na powierzchni Słońca i rozciągają się na tysiące kilometrów w przestrzeni kosmicznej. Ich żywotność waha się od dnia do kilku miesięcy. Jest to jedno z najczęstszych zjawisk w tym regionie. Chociaż pierwszy szczegółowy opis prominencji słonecznych pochodzi z XIV wieku, współcześni naukowcy wciąż badają, w jaki sposób i dlaczego w ogóle powstają. Nurkując dalej w głąb, mamy do czynienia z regionem przejściowym. Grubość tej warstwy wynosi około 100 km, a tutejsza pogoda jest niewyobrażalna. Temperatury mogą wzrosnąć nawet do 500 tysięcy stopni Celsjusza. Warstwa przejściowa znajduje się pomiędzy koroną a ostatnim obszarem atmosfery Słońca, zwanym chromosferą. Skoro o tym mowa, witamy na naszym kolejnym przystanku. Region chromosfery słynie z naukowej tajemnicy zwanej spikulami, inaczej bryzgi chromosferyczne. Zabawna nazwa. Te spektakularne, przypominające trawę strumienie plazmy strzelają w górę z powierzchni Słońca i osiągają prędkość około 100 km na sekundę. Jakby skakały na trampolinie z powierzchni Słońca. Każda trwa kilka minut w przestrzeni kosmicznej, zanim spadnie z powrotem do atmosfery słonecznej. Astronauci mieli trudności z wyjaśnieniem, w jaki sposób naładowane magnetycznie cząstki mogły uciec przed masywną grawitacją Słońca, będąc tak blisko niego. Prawdopodobna odpowiedź pojawiła się w 2017 roku. Grupa naukowców odkryła, że naturalne cząstki zapewniały naładowanym magnetycznie cząstkom dodatkową wyporność, aby na chwilę uciec przed grawitacją słoneczną. Teraz przejdźmy dalej, 1700 km w kierunku wnętrza przez chromosferę, aby w końcu dotrzeć do powierzchni Słońca, fotosfery. Jej grubość wynosi około 400 km, jednak w przeciwieństwie do Ziemi powierzchnia Słońca nie jest solidna ani stabilna. Temperatury są tu niewiarygodnie wysokie, aby mogła zaistnieć jakakolwiek materia. Z drugiej strony naukowcy często nazywają plazmę czwartym stanem materii. Dlaczego nie? Składa się ona ze zjonizowanych atomów i wolnych elektronów, więc w pewnym sensie zasługuje na miano materii. Więc o co chodzi? Może pewnego dnia spotkamy lokalną cywilizację ludzi, plazmoidów, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli pominiemy ich powitalne, ciepłe uściski. Może być gorąco. Tak czy inaczej, fotosfera jest naszym ostatnim przystankiem, ponieważ ludzkość nie dysponuje technologią pozwalającą na głębszą eksplorację Słońca. Tak więc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, będziesz musiał wymyślić własny statek kosmiczny. Ale szkoda na to czasu. Masz tylko około 7 do 8 miliardów lat. Po tym czasie, według szacunków naukowców, nasze Słońce zniknie. Masz jednak poważnego konkurenta. Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe jest aktualnie mistrzem w najgłębszym zanurzeniu w Słońcu.
Ten statek kosmiczny zdołał pokonać ponad 7 milionów kilometrów od powierzchni Słońca w kierunku jego jądra 27 września 2023 roku. Następnie sonda Parker Solar Probe powtórzyła swój rekord w grudniu tego samego roku. Zapytasz, dlaczego więc się nie stopiła? Sonda została zaprojektowana tak, aby wytrzymać niezwykle intensywne warunki i wahania temperatury. Jest wyposażona w niestandardową osłonę termiczną i autonomiczny system chroniący misję przed potężnymi światłami słonecznymi. NASA ma dalsze ambitne plany. W grudniu 2024 roku Parker zbliży się do Słońca. Będzie podróżować szybciej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka z prędkością 700 tysięcy km na godzinę. Sonda znajdzie się w odległości zaledwie 6 milionów kilometrów od rozżarzonej powierzchni Słońca. To jak lądowanie na gwieździe. Astronomowie już porównują to epickie wydarzenie do lądowania na Księżycu. Myślę, że byłoby bezpieczniej, gdybyśmy, no wiesz, wylądowali w nocy. Taki żarcik. Przyjrzyjmy się samotnym planetom, kosmicznym wędrowcom, których nikt nie chce zabrać do domu. Zasadniczo są to planety wyrzucone z własnego układu gwiezdnego, dryfujące bez celu w przestrzeni jak kosmiczne odludki. I nie są one tylko teorią. Naukowcy rzeczywiście wykryli kilka takich obiektów w naszej galaktyce. Szacuje się, że w Drodze Mlecznej może znajdować się wiele kosmicznych nomadów, które wcale nie muszą wyglądać jak Ziemia. Niektóre z nich są masywnymi gazowymi olbrzymami, wielokrotnie większymi od Jowisza, mogą posiadać własne księżyce, a nawet własne mini-układy orbitujące wokół nich. Na przykład jedna z najsłynniejszych znanych nam samotnych planet o bardzo skomplikowanej nazwie znajduje się jakieś 80 lat świetlnych od Ziemi i została odkryta w 2013 roku. Szacuje się, że ma 6 razy większą masę od Jowisza i około 12 milionów lat na karku. I to, że te kosmiczne samotniki nie mają gwiazd, nie oznacza, że są mega zimne. Nadal mogą generować ciepło i światło z własnych procesów wewnętrznych. Niektóre mogą nawet posiadać pola magnetyczne i tworzyć zorze polarne, tak jak Ziemia. Innymi słowy, zbłąkane planety teoretycznie nadają się do osiedlenia, pod warunkiem, że mają odpowiednie warunki. Wobec tego, jak wyglądałoby życie na takiej planecie i czy moglibyśmy potencjalnie mieszkać w takim świecie? Cóż, życie na samotnej planecie mogłoby być smutną egzystencją. Nie ma ona ciepłego słońca, w którym moglibyśmy się opalać, przytulnej atmosfery, w którą moglibyśmy się wtulić, ani kosmicznych sąsiadów, z którymi moglibyśmy urządzić grilla. Dlatego trzeba by było wykazać się kreatywnością. Zacznijmy od najbardziej oczywistego problemu. Bez światła i ciepła byłoby nam ciężko. Rozwiązanie? Musielibyśmy zainwestować w kilka naprawdę porządnych grzejników kosmicznych i nosić modne, ciepłe skafandry, albo moglibyśmy wymyślić zupełnie nowy sposób generowania energii elektrycznej bez polegania na słońcu, na przykład wykorzystując energię geotermalną. Każda planeta ma wewnętrzne źródło ciepła. Bez niego byłaby zwykłą, zimną, pozbawioną życia skałą, unoszącą się w przestrzeni. To wewnętrzne ciepło mogłoby być wykorzystane do zasilania wszystkiego, od domów, przez fabryki, po statki kosmiczne. To tak jakby mieć wannę z gorącym powietrzem zasilającą całe miasto. I to miasto najprawdopodobniej znajdowałoby się pod ziemią, bliżej źródła ciepła. Do tego dochodzi światło, więc pewnie musielibyśmy opracować mega jasne latarki, a może nawet nauczyć się genetycznie wytwarzać jakieś bioluminescencyjne organizmy, by oświetlić nasze domy. Wyobraź sobie bazy kosmiczne porośnięte neonowymi grzybami i roślinami. A właśnie, a propos roślin, flora byłaby raczej ciężka do wyhodowania bez światła słonecznego. Więc co byśmy jedli? Moglibyśmy użyć otworów geotermalnych do wspomagania fotosyntezy lub pewnych reakcji chemicznych. I kto wie, może zaczęłaby nam smakować żywność bogata w siarkę i napoje z bulgoczącego błota wulkanicznego. Mniam, ale oprócz jedzenia mamy ważniejszy problem. Życie na samotnej planecie zapierałoby dech w piersiach. Dosłownie, bo nie mielibyśmy powietrza. Nie każda samotna planeta posiada stabilną atmosferę. Wszystko zależy
od jej rozmiaru, składu i kilku innych rzeczy, ale nawet gdyby nasz nowy dom miał atmosferę, mogłaby ona być niewiarygodnie cienka i niestabilna. Nie mielibyśmy pięknego, błękitnego nieba, ani zjawiskowych zachodów słońca. Zamiast tego wpatrywalibyśmy się w nieskończoną pustkę kosmosu, gdzie gwiazdy byłyby jaśniejsze niż dotychczas. Nie zapominajmy o wzorcach pogodowych. Bez atmosfery, która je tworzy, nie mielibyśmy deszczu, śniegu ani burz. A to tylko kilka drobnych problemów. Co gorsza, temperatura na planecie ulegałaby ogromnym wahaniom. Od nieznośnego gorąca do przeklętego zimna. Żylibyśmy jak w piekarniku, który ciągle byłby włączany i wyłączany. I wreszcie bylibyśmy narażeni na wszelkiego rodzaju kosmiczne śmieci i promieniowanie, więc jeśli nie chciałbyś się spalić na parażynkę, musiałbyś zainwestować w jakiś porządny filtr. To co, porzucamy plan przeprowadzki? Nie, musimy znaleźć sposób na generowanie własnego tlenu i prawdopodobnie stworzyć coś w rodzaju kosmicznej biosfery. Moglibyśmy na przykład wyhodować rośliny do produkcji tlenu, albo nauczyć się filtrować powietrze jak zaawansowany technologicznie oczyszczacz. Zostaje nam jeszcze jeden, być może najważniejszy problem – znalezienie wody. I tu z pomocą przychodzą podwodne oceany. Teraz naprawdę nurkujemy w głąb możliwości. Naukowcy twierdzą, że niektóre planety rzeczywiście mogą mieć podwodne oceany. Żylibyśmy wtedy jak na gigantycznym balonie wodnym, zakopanym pod ziemią, z gruntem pod stopami wykonanym z lodu i skał. Innymi słowy, moglibyśmy po prostu sięgnąć do tych podziemnych oceanów i zapewnić sobie źródło wody do picia, rolnictwa i produkcji. Może nawet znaleźlibyśmy inne zasoby i materiały, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. A przy okazji, kto wie, jakie dziwne stworzenia czają się w tych podziemnych morzach? Ale spokojnie, nawet jeśli nie mielibyśmy żadnych podziemnych oaz, są też inne możliwości. Moglibyśmy zdobyć trochę wody z komet, wydobycia lodu, a nawet z atmosfery, tej, którą stworzyliśmy wcześniej. W końcu potrzebowalibyśmy jakichś surowców do budowy domów i innych obiektów. Z tym, że samotna planeta może nie obfitować w te same zasoby, co planeta krążąca wokół gwiazdy. To jak próba znalezienia skarbów na pustyni. Cienie nadziei, ale marne szanse. Być może musielibyśmy polegać na zasobach z pobliskich asteroid, a jeśli chcielibyśmy wydobyć cokolwiek z samej planety, być może musielibyśmy przewiercić się przez kilometry lodu i skał. W sumie to jakieś pocieszenie. Jeśli jesteś gotowy na wyzwanie, zawsze jest szansa, że wzbogacisz się na samotnej planecie. I kto wie, może odkryjesz jakieś nowe zasoby, które są jeszcze cenniejsze niż złoto czy diamenty. Świetnie, wygląda na to, że rozwiązaliśmy najważniejsze problemy, ale mogą pojawić się też inne drobne trudności. Na przykład musielibyśmy poradzić sobie z mega długimi dniami i nocami, w zależności od tego, jak szybko nasza planeta by się obracała i nie mielibyśmy normalnej doby. Długość pełnego obrotu byłaby zapewne nieprzewidywalna. Być może mielibyśmy wielotygodniowe noce, po których następowałyby wielotygodniowe dni. Nasz rytm okołodobowy miałby niezłomny zagwozdkę. Musielibyśmy opracować naprawdę mocną kawę, aby przetrwać te długie, ciemne noce. Ale hipotetycznie moglibyśmy dostosować się do wszystkich tych rzeczy i pokonać wyzwania. Tak więc witamy na samotnej planecie, gdzie słońce nigdy nie wschodzi, ale przygody nigdy się nie kończą. Dzięki zaawansowanej technologii udało nam się stworzyć wygodne i nadające się do zamieszkania środowisko w tym niegdyś jałowym świecie. Niebo nad nami ma teraz piękny odcień błękitu, wypełniony puszystymi białymi chmurami i okazjonalnym stadem latających stworzeń. Nie pytaj. Wychodząc z naszych podziemnych siedlisk, wita nas świat pełen niespodzianek. Dziwne rośliny i zwierzęta przystosowały się do unikalnych warunków tej planety. Niektóre z nich świecą w ciemności, ale ostrożnie z pluskaniem się w podziemnych oceanach. Mogą one być domem dla dziwacznych stworzeń, które tylko czekają na smakowity... no wiesz... Stworzyliśmy rozległe miasta i kwitnące społeczności zasilane geotermalną energią planety. Mamy też mnóstwo sztucznych źródeł światła, które zapewniają jasność podczas ciemnych, chłodnych nocy. Oczywiście nadal napotykamy pewne problemy z nawigacją i odmierzaniem czasu, ale przynajmniej coś się dzieje, prawda?
Ogólnie rzecz biorąc, życie na zbłąkanej planecie miałoby swoje wyzwania, ale mogłoby być również całkiem ekscytującym sposobem na poznanie wszechświata. I kto wie, może pewnego dnia znajdziemy taką planetę i zamienimy ją w tętniącą życiem międzygalaktyczną metropolię. Ale do tego czasu cieszmy się i uporządkujmy naszą drogą Ziemię. Z minuty na minutę robi się coraz zimniej. Temperatura błyskawicznie spada poniżej zera i choć nie ma śniegu, zimno staje się nie do zniesienia. Na ziemi, trawie i drzewach pojawia się szron, a na zbiornikach wodnych w zastraszającym tempie tworzy się warstwa lodu. Ludzie na całym świecie, trzęsąc się z zimna, zwracają oczy ku niebu i nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Słońce zrobiło się dwa razy mniejsze. Wygląda teraz jak maleńka plamka w oddali i nie nagrzeje już Ziemi. Ale najgorsze jest to, że na przerażonych mieszkańców planety leci z nieba ogromna płonąca skała, której zderzenie z planetą bez wątpienia wyrządzi ogromne szkody. No dobra, wróćmy do rzeczywistości. Ziemia znajduje się w idealnym miejscu Układu Słonecznego. Nie leży ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od Słońca, dzięki czemu panująca tu temperatura jest nie tylko znośna, ale całkiem przyjemna do życia. Druga planeta w naszym Układzie Gwiezdnym, Wenus, często bywa nazywana przez naukowców złą bliźniaczką Ziemi, a to dlatego jest tak niemiłosiernie gorąca i nieprzyjazna, że nie nadaje się do życia. W jej atmosferze unoszą się gęste chmury, z których padają kwaśne deszcze, a gazy cieplarniane podwyższają temperaturę na powierzchni do zabójczych wartości. Ale nawet gdyby na Wenus było inaczej, to i tak nic by tam nie przetrwało, ponieważ znajduje się zbyt blisko Słońca. Wszelkie źródła wody w stanie ciekłym momentalnie by wyparowały, nie dając życiu żadnych szans na rozwój. Po drugiej stronie Ziemia ma za sąsiada Marsa. Planeta znajduje się dość daleko od Słońca, przez co jest zimna i niezamieszkała. Temperatury na jej powierzchni spadają poniżej zera i nigdy nie ociepla się tam na tyle, by woda na dłużej pozostała w ciekłym stanie skupienia. Już nie wspominając o braku atmosfery, która na Ziemi zapewnia powietrze do oddychania. Gdyby więc nasza planeta oddaliła się lub przysunęła bliżej Słońca, jej temperatura odpowiednio wzrosłaby lub spadła. Kilkaset kilometrów nie zrobiłoby większej różnicy. Orbita, po której Ziemia krąży wokół Słońca, nie jest równa, więc tak czy inaczej w ciągu roku zbliżamy się i oddalamy od naszej gwiazdy. Dopiero odległości rzędu milionów kilometrów przyniosłyby większe zmiany. I tak jak pokazałem Wam na początku filmiku, gdyby nasza orbita tak bardzo się przesunęła, Słońce wydawałoby się o wiele mniejsze. Temperatury nie spadłyby od razu w momencie oddalenia się od gwiazdy, ponieważ planeta nadal trzymałaby ciepło, ale wraz z nadejściem kolejnej zimy zapanowałby wieczny chłód. Oceany pokryłyby się lodem, a ogólny poziom wód by się obniżył. Doszłoby do tego, że lód odbijałby więcej energii słonecznej z powrotem do atmosfery i przestrzeni kosmicznej, nie pozwalając planecie zachować niezbędnego ciepła. Więcej lodu oznacza też mniej pary wodnej w atmosferze. Ona również zatrzymuje ciepło, tworząc chmury, a więc im zimniej, tym mniej opadów. Zimno i brak deszczu doprowadziłby do obumarcia roślin, więc dookoła szybko tworzyłyby się lodowate i jałowe krajobrazy. Porośnięte pozostałyby jedynie brzegi rzek, ale i tak nie na długo. Strumienie też w końcu zamarzłyby lub wyschły na skutek utraty dostępu do swoich źródeł, czyli jezior i mórz, które oczywiście też pokryłyby się lodem. Zniknęłyby wszelkie rozwijające się w pobliżu formy życia. Najpierw roślinność, a wraz z nią wszystko inne. Rośliny są źródłem pożywienia i powietrza, a bez nich Ziemia zamieniła się w zamarznięte pustkowie. A ta płonąca skała, o której wspominałem na początku, to asteroida, która wynurzyła się z przestworzy, kiedy przesunęła się nasza orbita. Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, działa jak naturalna tarcza chroniąca przed kosmicznymi skałami. Ma tak ogromną masę, że większość asteroid grzęźnie w jego polu grawitacyjnym i spada na powierzchnię. Na Jowiszu nie istnieje życie i jest zbudowany z gazów, więc wszelkie kosmiczne odłamki znikają w nim bez śladu. Niektórym jednak udaje się ominąć Jowisza i wówczas na drodze staje im Mars. On również spełnia pewne funkcje obronne. Wraz z Jowiszem utrzymuje w ryzach unoszący się między nimi pas planetoid. Połączona masa obu planet tworzy pole grawitacyjne, które nie pozwala asteroidom na swobodne dryfowanie i zderzanie się z innymi obiektami. Gdyby między nami a pasem planetoid nie było Marsa, roje meteorów byłyby dla nas bardziej powszednie niż zwykłe deszcze.
Załóżmy, że Ziemia zastąpiła Marsa na orbicie i znajdujemy się teraz miliony kilometrów dalej od Słońca. Masa Ziemi jest zbliżona do masy czerwonej planety, więc pas planetoid pozostałby nienaruszony. Ale temperatury by spadły i wkrótce wszelkie formy życia przestałyby istnieć. Ale gdyby Mars został tam, gdzie jest, a Ziemia znalazła się obok na jego orbicie, to doszłoby do katastrofy. Nie ma szans, żeby obie planety krążyły wokół Słońca z taką samą prędkością, ponieważ mają inne masy. W pewnym momencie doszłoby do ich zderzenia, a biorąc pod uwagę ich prędkość, obie pękłyby i roztrzaskały się na kawałeczki, być może tworząc przy tym nowy pas planetoid w Układzie Słonecznym. Sytuacja wcale nie wyglądałaby lepiej, gdyby Ziemia zbliżyła się do Słońca. Oprócz tego, że nasza macierzysta gwiazda wyglądałaby jak olbrzymia, bezlitosna kula ognia, jej ciepło doprowadziłoby do roztopienia lodowców, przez co poziom mórz gwałtownie by się podniósł. Woda zalałaby większą część kontynentów i zajmowałaby znacznie większą powierzchnię, co oznaczałoby większe pochłanianie ciepła. To z kolei jeszcze bardziej podwyższyłoby temperatury. Poza tym wielkie zbiorniki wodne parowałyby jak szalone, uwalniając do atmosfery ogromne ilości pary wodnej i dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla to gaz cieplarniany, który pochłania ciepło, podobnie jak para wodna. Razem byłyby w stanie uwięzić jeszcze więcej słonecznego ciepła, tworząc gęste, kłębiące się chmury na niebie, niemalże jak na Wenus, z tą różnicą, że nie byłyby kwaśne. Ta gruba warstwa obłoków również przyczyniłaby się do ocieplenia powierzchni planety. W końcu Ziemia nagrzałaby się tak bardzo, że życie na niej stałoby się nie do zniesienia. Tylko najbardziej wytrzymałe stworzenia przetrwałyby tak wysokie temperatury, na przykład te, które zamieszkują pustynię. Pomimo opadów, które w przeciwieństwie do pierwszego scenariusza nie ustałyby, rośliny miałyby trudność z przystosowaniem się do nowego i gorącego środowiska. Te z chłodniejszych rejonów planety jako pierwsze by zwiędły i wyginęły, a potem poddałaby się również fauna klimatu umiarkowanego, a na końcu tropikalnego. I znów Ziemia zamieniłaby się w jałową skalną kulę, tylko tym razem przegrzaną, a nie zamarzniętą. Odległość naszej planety od Słońca, jej nachylenie, prędkość obrotu wokół własnej osi, orbita, po której krąży wokół gwiazdy, a nawet obecność Księżyca na niebie – to wszystko jest kluczowe dla życia na Ziemi. Gdyby na przykład nie była ona nachylona względem Słońca, na równiku byłoby niemiłosiernie gorąco, a na biegunach potwornie zimno. Pory roku przestałyby się zmieniać, dzieląc Ziemię na pasy wiecznego lata i wiecznej zimy. Przy obecnym nachyleniu i obrocie nasza planeta nagrzewa się równomiernie z każdej strony, tak jak mięsko narożnie. Jedna strona ogrzewa się w Słońcu za dnia, a druga w nocy się schładza. Gdyby nie następowały dobowe zmiany, prawdopodobnie mieszkalibyśmy tylko w tych rejonach, gdzie panowałby wieczny zmierzch. Wyobraźcie sobie tylko życie bez tych cudownych wschodów i zachodów Słońca. Może niech lepiej pozostanie tak, jak jest, dobra? Arktur. Ogromna czerwona gwiazda, która płonie ze wszech stron. Morze plazmy aż szaleje i pulsuje na jej powierzchni. Gwiazda ta spala wszystko, co nadto się do niej zbliży. A teraz hop! I Arktura nie ma. Jednocześnie pojawia się w centrum naszego Układu Słonecznego, zastępując Słońce. Na niebie nie widzimy już małej, żółtej kropeczki, a gigantyczną czerwoną kulę. Jest ona 25-krotnie szersza i o 30% cięższa od Słońca. Mimo że Arktur jest nieco chłodniejszy, jego obecność wciąż oznacza klęskę dla Ziemi. Odległość naszej planety od tej gwiazdy jest teraz 25-krotnie mniejsza. Wszystkie wody w rzekach i oceanach zaczynają wyparowywać. Dawne lasy deszczowe szybko zmieniają się w pozbawione życia pustkowie. Za to wschody i zachody Słońca są epickie. Wyobraźcie sobie, że podziwiacie wschód Arcturusa na dachu Empire State Building. Najpierw widzicie czerwone światło nad horyzontem. Prawie was oślepia, ponieważ gwiazda jest 110 razy jaśniejsza od Słońca. Potem stopniowo wznosi się nad powierzchnię. Gęsty punkt nad horyzontem wciąż się poszerza do momentu, w którym czerwona gwiazda niemal w całości przysłania niebo. Arktur jest teraz tak blisko, że gołym okiem widać sztormy rozgrzanej plazmy na jego powierzchni. Są to cykliczne eksplozje i wyrzuty masy. Ogromne ilości energii są wyrzucane z powierzchni gwiazdy z prędkością 2000 km na sekundę. Przybiera ona postać przyczepionej do gwiazdy oboma końcami pętli. Musielibyście ubierać specjalne skafandry kosmiczne, żeby oglądać każdy wschód Słońca. Życie na Ziemi już dawno przestało istnieć w takich warunkach, a będzie tylko gorzej. Co 8 dni Arcturus świeci coraz jaśniej.
Wkrótce nasza planeta będzie przypominać Wenus. Jest tak blisko Słońca, że wysokie temperatury uniemożliwiają rozwój jakichkolwiek form życia. Pozwólmy naszej planecie nieco się schłodzić i w sercu Układu Słonecznego umieśćmy Proxima Centauri. W przeciwieństwie do Arktura jest ona czerwonym karłem. Gwiazda jest niemal siedmiokrotnie mniejsza od Słońca i niemal dziewięciokrotnie lżejsza. Teraz ziemskie rzeki i oceany zamarzają. Lasy i dżungle pokrywa śnieg. Za niecały tydzień w każdym zakątku Ziemi temperatura nie będzie przekraczała punktu zamarzania. Przestaną istnieć nawet rośliny, które przywykły do mroźnych temperatur. Zwykły żywić się energią słoneczną, a teraz zaczynają głodować. Woda będzie w dalszym ciągu płynąć pod warstwą lodu. Ogrzewać ją będzie jądro naszej planety. Dzięki temu mikroorganizmy będą mogły żyć dalej. Ziemię spowija jednak nieprzenikniona ciemność. Aha, i prawie nie widać księżyca. Nie emituje on własnego światła, a odbija to słoneczne. A że naszym nowym słońcem jest Proxima Centauri, księżyc utraci swój dotychczasowy blask. Orbita będzie jeszcze większym problemem. Słońce ma odpowiednią siłę grawitacji, dzięki której przebywamy w ekosferze. Nie jest nam ani za zimno, ani za gorąco. Natomiast grawitacja Proxima Centauri jest wyraźnie słabsza, przez co Ziemia powoli oddala się od swojej gwiazdy. Do tego pojawia się ryzyko zderzenia z przelatującymi asteroidami, a nawet z innymi planetami. W najgorszym wypadku Proxima Centauri nie będzie w stanie zatrzymać Ziemi wokół siebie i zaczniemy powoli tonąć w otchłaniach kosmosu. Wtedy wszelkie życie na naszej planecie przestanie istnieć. Pora umieścić Syriusza w centrum Układu Słonecznego. To najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie. Jest większa od Słońca o około 70%, ale przy tym niemal dwa razy bardziej gorąca. Jego blask nie tylko oślepia, ale i pali. Ponadto światło Syriusza nie jest barwy żółtej, a biało-niebieskiej. Nie moglibyście wychodzić na miasto bez okularów przeciwsłonecznych, a raczej przeciwsyriuszowych. Zresztą, kto by chciał wychodzić na zewnątrz, gdzie asfalt dosłownie się gotuje? Można by smażyć jajka na chodnikach. Do tego czasu oczywiście wszelkie życie na Ziemi już dawno by zniknęło. Ale nie tylko ze względu na temperaturę. Syriusz emituje ogromne ilości promieniowania. Atmosfera Ziemi jest jak tarcza chroniąca nas przed Słońcem. W przypadku Syriusza byłaby ona niewystarczająca. Pójdźmy krok dalej i sprawmy sobie gwiazdę podwójną. Jest to układ dwóch krążących wokół wspólnego ośrodka masy gwiazd, a w pobliżu nasza Ziemia, cała i zdrowa. Tutaj znaczenie ma wielkość i jasność gwiazd. Te dwie akurat nie są zbyt duże i świecą tak samo jasno jak nasze Słońce. Co najważniejsze dla nas, Ziemia znajduje się w bezpiecznej odległości. O poranku widzimy pierwszą gwiazdę wznoszącą się nad horyzont, a kilka minut później drugą. Jedyny problem jest taki, że wkrótce możemy być świadkami przepotężnej eksplozji. W takich układach jedna gwiazda zawsze jest cięższa od swojej towarzyszki. Prędzej czy później zacznie pochłaniać jej masę. Trwa to do momentu, w którym całkowicie ją pożre. Tak najedzona gwiazda może osiągnąć punkt masy krytycznej i eksplodować z siłą dorównującą supernowej, która zniszczyłaby cały Układ Słoneczny. Światło tej eksplozji byłoby widoczne z odległości setek lat świetlnych. Następnie w miejscu naszego układu pojawiłaby się mgławica, czyli pozostałe po naszym dawnym świecie gwiezdne cząsteczki i pył. Zróbmy teraz coś całkowicie szalonego. Czarna dziura. A i owszem, teraz ona stanowi centrum Układu Słonecznego. Wiemy, że są to przerażające i tajemnicze ciała niebieskie, które wciągają wszystko, co stanie na ich drodze. Ale nawet wokół czarnych dziur istnieją możliwe do zamieszkania strefy. Wystarczy być od nich dostatecznie daleko, żeby nie wessały nas w swoją czarną otchłań. Merkury i Wenus byłyby zbyt blisko niej. Zostałyby wciągnięte do środka wprost do horyzontu zdarzeń. To ostatni etap przed wejściem w osobliwość, czyli serce czarnej dziury. Napotykamy tutaj dwa problemy – światło i czas. Czarna dziura nie emituje światła, a wciąga je. Tak więc na Ziemi szybko zrobiłoby się ciemno i zimno. Wokół cięższych obiektów czas upływa wolniej. W przypadku czarnej dziury jedna sekunda może odpowiadać tygodniom czy nawet miesiącom w kosmosie. Nie odczulibyśmy tej różnicy, ale otaczający nas wszechświat rozwinąłby się względem nas o wiele szybciej. Każdy obiekt może stać się czarną dziurą, o ile ulegnie kompresji do odpowiedniego rozmiaru.
Słońce na przykład może się nią stać, gdyby jego średnica zmalałaby do 6 km. Ziemia też. Gdyby zmniejszyć jej średnicę do niecałych 2 cm, stałaby się czarną dziurą. O, teraz jakiś mały głaz czai się w centrum Układu Słonecznego. To gwiazda neutronowa. Ma około 30 km średnicy. Niektóre meteoryty są od niej większe, za to masą dorównuje Słońcu. To sprawia, że ma tę samą siłę grawitacji, dzięki czemu orbita Ziemi jest niezaburzona. Ale problem z gwiazdami neutronowymi jest taki, że emitują niemal niewidzialne światło. Tak więc na Ziemi zapada wieczna noc. Ale robi się dość gorąco. Tuż po narodzinach gwiazda neutronowa może być kilkukrotnie gorętsza od Słońca. Szybko jednak ostyga do temperatury, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Istnieje więc szansa, że niektóre formy życia mogłyby przetrwać jej niebotyczne ciepło. Kolejnym problemem jest jej błyskawiczna prędkość obrotu i to, że może stać się pulsarem. To gwiazda, która wygląda, jakby po obu jej stronach świeciły gigantyczne reflektory. Szybko obracające się gwiazdy neutronowe wytwarzają również promieniowanie. W jego wyniku nasza planeta stałaby się całkowicie sterylna. Żadne formy życia nie mogą się rozwijać w takich warunkach. Pora na największą znaną gwiazdę. Stevenson 2.18. Ten czerwony gigant jest ponad 2000 razy większy od Słońca. Gdyby umieścić go w sercu Układu Słonecznego, jego koniec wszedłby na orbitę Saturna. Tak więc Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i Jowisz zostałyby od razu wchłonięte przez ogromną gwiazdę. Saturn, Uran i Neptun zaczęłyby żywcem płonąć i w niedługim czasie by wyparowały. To samo może się wydarzyć z naszym Słońcem. W miarę starzenia się zrobi się czerwieńsze i większe. W pewnym momencie wyczerpią się zasoby wodoru, jego paliwa. Wtedy zacznie spalać cięższe elementy w swoim jądrze, co spowoduje jego dalsze rozszerzanie się. Będziemy co prawda widzieli jeszcze piękniejsze wschody i zachody, ale temperatury staną się nieznośne. Teoretycznie Słońce zrobi się tak wielkie, że pochłonie Ziemię, po czym eksploduje w supernowej, nie zostawiając po Układzie Słonecznym żadnego śladu. Fajnie. W powietrze wzbijają się tumany ognia i dymu, a wraz z nimi rakieta. Delta IV Heavy to jedna z najpotężniejszych rakiet stworzonych przez człowieka. Trzy masywne silniki spalają tony paliwa, pomagając jej nabrać wysokości. Boczne rakiety nośne odłączają się, pozostawiając na dalszą podróż tylko główny stopień. Na orbicie rakieta wyrzuca swój ładunek. To sonda słoneczna Parkera, pierwszy pojazd kosmiczny, który dotknął Słońca. Prześledzimy jej podróż krok po kroku. Sondę wystrzelono 12 sierpnia 2018 roku. Wtedy rozpoczęła się wyprawa w kierunku naszej gwiazdy. Słońce jest oddalone od nas o 150 milionów kilometrów. To 390 razy więcej niż dystans Ziemia-Księżyc i 36 tysięcy razy więcej niż szerokość Stanów Zjednoczonych od jednego wybrzeża do drugiego. Emitowane przez Słońce cząsteczki światła pokonują ten dystans w 8 minut. Naszym rakietom taka podróż zajęłaby 200 dni, ale dzięki manewrom grawitacyjnym sonda słoneczna Parkera dokonała tego w krótszym czasie. W drodze z Ziemi do Słońca sonda okrążyła Wenus, naszą sąsiadkę. Musiała tylko wejść w jej pole grawitacyjne i poddać się jego działaniu. W tym momencie sonda nabrała dodatkowego pędu, nie zużywając przy tym paliwa. Po jednym okrążeniu silniki sondy zmieniły trajektorię, a ona sama opuściła orbitę planety, nabierając wystarczającego przyspieszenia na dalszą podróż. 5 listopada 2018 sonda zbliżyła się do Słońca po raz pierwszy. Zanim dotknęła jego powierzchni, musiała wejść w orbitę gwiazdy. Aby to zrobić, wykonała dodatkowe manewry grawitacyjne. Dopiero potem zaczęła okrążać Słońce, najcięższy obiekt w Układzie Słonecznym i zarazem z najpotężniejszą grawitacją. Dzięki temu sonda z każdym przelotem nabierała jeszcze większego przyspieszenia. Sonda nieustannie przemieszczała się między dwoma punktami, peryhelium i aphelium. Tu jest Słońce, a tu eliptyczna orbita pojazdu kosmicznego.
Peryhelium to punkt znajdujący się najbliżej Słońca. W tym miejscu gwiazda przyciągała do siebie sondę z ogromną prędkością, a tutaj sonda zaczęła oddalać się od Słońca. Nadal miała olbrzymią szybkość i energię, ale musiała walczyć z siłą pola grawitacyjnego Słońca, więc zaczęła stopniowo zwalniać. Miejsce, w którym sonda całkowicie utraciła przyspieszenie, nazywa się aphelium. Siła pola grawitacyjnego Słońca okazała się silniejsza, to też sonda zaczęła powracać ku gwieździe, ponownie nabierając prędkości. Sonda zrobiła kilka okrążeń po stabilnej orbicie, która jednak ponownie przecięła się z orbitą Wenus, czyli kolejny manewr grawitacyjny. Potem trajektoria sondy delikatnie się zmieniła, w wyniku czego pojazd nabrał większej prędkości. Peryhelium jej orbity było teraz bliżej Słońca. Pojazd pokonał nową orbitę jeszcze kilka razy, po czym ponownie zbliżył się do Wenus. Kolejne zbliżenie do Słońca. Każde spotkanie z planetą korygowało trajektorię sondy i stopniowo zmniejszało odległość do naszej gwiazdy. W kwietniu 2021 pojazd zbliżył się do Słońca na tyle, żeby wreszcie dotknąć jego korony. Choć faktyczny dystans między nim a Słońcem wynosił 8,5 miliona kilometrów, zostało to uznane jako dotknięcie. Spójrzmy na budowę Słońca, przecinając je na pół. To jest jądro. Stanowi około 1/4 średnicy gwiazdy. Jest 150 razy gęstsze od wody. Zachodzą w nim reakcje jądrowe ze względu na ogromne ciśnienie i wysokie temperatury. Wodór zmienia się w hel, wydzielając przy tym duże ilości ciepła i promieniowania. Następną warstwą jest strefa promienista, stąd ciepło wydzielane przez jądro jest transferowane do następnych warstw, ale fotony nie poruszają się w niej na zewnątrz. Mogą być kierowane w dowolnym kierunku i wielokrotnie ulegać ponownemu napromieniowaniu. Uczeni uważają, że przeciętny czas, jaki cząsteczka światła potrzebuje na przebycie od jądra do kolejnej warstwy Słońca, wynosi od 10 tysięcy do 170 tysięcy lat. Następna jest strefa konwektywna, którą uważa się za powierzchnię Słońca. Nie jest ona utwardzona. Składa się na nią ocean rozgrzanej plazmy, która wygląda jak plaster miodu. Dzieje się tak, ponieważ nagrzana plazma unosi się z niższych warstw, tworząc coś w rodzaju mini gejzerów. Choć w ich wnętrzu panują bardzo wysokie temperatury, krawędzie schładzają się, co przyczynia się do wyjątkowego ukształtowania powierzchni Słońca. Dalsze warstwy budują atmosferę gwiazdy. Pierwsza jest fotosfera. Emituje ona światło, dokładnie to, które widzimy na Ziemi, patrząc na Słońce, ale uważajcie, nigdy nie patrzcie na nie bez odpowiedniego sprzętu. Grubość fotosfery dochodzi do 400 km, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi pułap, na którym Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się nad Ziemią. Potem jest chromosfera. Ta warstwa nadaje Słońcu czerwonawy odcień. Nad nią zobaczymy protuberancję, czyli potężne emisje materii opuszczające powierzchnię Słońca z prędkością dochodzącą do 700 km na sekundę. W pewnym momencie wpadają w pole magnetyczne gwiazdy, które ponownie ściąga je w dół. I wreszcie korona, gazowa otoczka Słońca. Tu zachodzą najpotężniejsze erupcje. Koronę zobaczymy podczas zaćmień, gdy Księżyc zakrywa tarczę gwiazdy. Podziwiając to zjawisko, zobaczymy poświatę otaczającą Słońce. To właśnie jego korona. Rozciąga się ona na miliony kilometrów. Sonda słoneczna Parkera dotknęła dokładnie tego obszaru. W tym miejscu grawitacja gwiazdy wciąż oddziałuje na materię i promieniowanie słoneczne, co uniemożliwia im opuszczenie Słońca. Wszystko poza tym obszarem to wiatry słoneczne. To materia i promieniowanie, które zdołały wyrwać się z grawitacji Słońca i wyruszyć w głębiny kosmosu. Sonda słoneczna Parkera zaskoczyła astronomów, dostarczając informacje o tej granicy. Okazuje się, że nie jest ona idealnie okrągłym murem, jak dotychczas nam się wydawało. Jest nierówna i poprzerywana.
kształtem przypomina łańcuch górski. Te wyboiste obszary wynikają z nierównomiernego przepływu plazmy z powierzchni Słońca, a im większe i silniejsze przepływy, tym dalej leży granica gwiazdy. Uczeni jednak wciąż nie wiedzą, z czego dokładnie wynika ta różnica. Po okrążeniu Słońca sonda wznowiła podróż i zaczęła ponownie oddalać się od niego. Badacze przewidują, że w 2022 będą miały miejsce kolejne cztery podejścia. W sierpniu 2023 sonda okrąży Wenus, nabierze dodatkowej prędkości i zbliży się do gwiazdy na rekordowo bliską odległość. Kolejny przelot wokół Wenus będzie miał miejsce w 2024. Miejmy nadzieję, że sonda oprze się wysokim temperaturom i promieniowaniu, będąc tak blisko Słońca. Na szczęście uczeni odpowiednio o to zadbali. Sonda jest wyposażona w tarczę słoneczną, przymocowaną do boku pojazdu, który będzie skierowany na gwiazdę. Jest ona rozmiarów typowego okna i ma grubość około 11 cm. Została wykonana ze specjalnego materiału, który jest w stanie oprzeć się temperaturze około 1370 stopni Celsjusza. To sześciokrotnie więcej niż maksymalna temperatura w piekarniku. Korpus sondy jest wykonany z białego materiału, odbijającego światło słoneczne. Cały sprzęt naukowy mieści się w cieliu tej tarczy. Gdyby promienie Słońca dotarły do niezabezpieczonego korpusu sondy, sprzęt uległby zniszczeniu w zaledwie kilka dziesiątych sekundy. Sonda jest wyposażona w narzędzie badające pola magnetyczne. Jest to system służący pomiarom pola elektromagnetycznego, fal radiowych, temperatury oraz gęstości plazmy. Szerokokątny rejestrator obrazów sondy, w skrócie WISPR, to teleskop optyczny. Ten sam, który wykonał fascynujące zdjęcia plazmy poruszającej się w koronie gwiazdy. Podczas zaćmień Słońca są one widoczne w postaci wirujących wstęg. Instrument Solar Wind Electrons Alphas and Protons służy do badania protonów, elektrodów oraz jonów helu. Pomiary te pomagają uczonym w analizie wiatrów słonecznych, które nierzadko niszczą naszą technologię. Wywołują je nieoczekiwane rozbłyski na powierzchni Słońca. Mogą spalić chipy w satelitach krążących wokół Ziemi, ponieważ na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nieustannie pracują zespoły naukowe, musimy jak najlepiej poznać naturę wiatrów słonecznych i sposoby ochrony przed nimi. Podczas gdy sonda słoneczna Parkera kontynuuje badania, wspomnijmy o kilku światowych rekordach, które już ustanowiła. Jest pierwszym stworzonym przez człowieka obiektem, który znalazł się tak blisko Słońca. Jest również rekordem rekordzistą prędkości. Podczas ostatniego zbliżenia do gwiazdy rozwinęła prędkość 162 km na sekundę. W takim tempie przeleciałaby z Nowego Jorku do Los Angeles w zaledwie 24 sekundy. Lot wokół Ziemi zająłby jej około 4 minut. Z kolei wyprawa na Księżyc tylko 40. Przewiduje się, że w 2025 sonda znajdzie się najbliżej Słońca. Osiągnie wtedy prędkość 690 tysięcy km na godzinę. Choć taka szybkość robi wrażenie, to jedynie 64% prędkości światła. Przelatujemy obok planet naszego Układu Słonecznego. Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun zostają za nami. Dalej ciemna przestrzeń poza granicą znanego nam świata. Dotarliśmy do celu. Oto obłok Oorta. To hipotetyczny, sferyczny obłok wokół Układu Słonecznego składający się z asteroid i brył lodu. Prawdopodobnie to tam właśnie powstała największa kometa w historii ludzkości. A teraz ten olbrzym zmierza w kierunku Słońca. Kometa Bernardina Liego Bernsteina została odkryta zupełnie przypadkowo podczas badań nad ciemną energią. Teleskopy naukowców skierowane były w odległą kosmiczną przestrzeń. Główny cel – zbadać, w jaki sposób wszechświat się rozszerza. Astronomowie liczyli też, że uda im się stworzyć bardziej szczegółową mapę wszechświata. Przeanalizowali łącznie ponad 80 tysięcy zdjęć, aż w końcu natrafili na ten poruszający się obiekt, niepokojąco blisko naszej rodzimej planety. Kometa miała imponującą długość 100 km. To mniej więcej tyle, co szerokość jeziora Michigan.
Za aktywną kometą ciągnął się długi ogon. Zazwyczaj ogon komety powstaje, gdy ta zbliża się do Słońca. Ciepło pochodzące od gwiazdy ogrzewa powierzchnię komety, a substancje takie jak lód zaczynają parować. W rezultacie tworzy się obłok pary i pyłu, ciągnący się daleko za tym ciałem niebieskim. Ale kometa Bernardinelliego Bernsteina była zbyt daleko od Słońca, by zacząć się nagrzewać. Co to w takim razie oznacza? Prawdopodobnie jej powierzchnia ma inny skład chemiczny. Być może mamy do czynienia ze stałą postacią tlenku węgla. To by wyjaśniało jej niespotykaną jasność, dzięki której można ją obserwować z Ziemi za pomocą teleskopów. Możemy porównać kometę Bernardinelliego Bernsteina do największego meteorytu, jaki kiedykolwiek spadł na Ziemię. Przed mniej więcej 66 milionami lat w naszą planetę uderzył meteoryt o średnicy mniej więcej 10 km. Wtedy fala uderzeniowa powstała w wyniku kolizji kilkukrotnie okrążyła Ziemię. Fale tsunami wywołane uderzeniem przewyższały największe współczesne drapacze chmur. Energia eksplozji postawiła w ogniu ogromne połacie Ziemi. Niemal wszystkie żywe stworzenia na planecie, w tym dinozaury i pradawne ryby, wyginęły. Meteoryt pozostawił po sobie krater o powierzchni trzykrotnie większej niż cały Manhattan. Miejsce, w którym uderzył, miało bogate pokłady siarki. Niesamowicie wysoka temperatura doprowadziła do wyparowania tego związku, który utworzył potężne chmury. W efekcie kwaśne deszcze zalewały Ziemię przez długie tygodnie. Dla porównania, ta nowo odkryta kometa jest 10 razy większa od opisywanego meteorytu. Gdyby zbliżała się do Ziemi, można by ją zobaczyć gołym okiem na długo przed uderzeniem. Wyglądałaby niepozornie, jak spadająca gwiazda na nocnym niebie. Na kilka dni przed uderzeniem można by ją zobaczyć nawet za dnia. Widoczny byłby również jej długi ogon. Po wejściu w atmosferę dudniący dźwięk byłby tak głośny, że można by go dosłyszeć nawet po drugiej stronie planety. Na tym etapie kometa zaczęłaby się nagrzewać w wyniku tarcia atmosferycznego, aż do momentu, gdy zaczęłaby się palić. Od głównego ciała komety odrywałyby się liczne odłamki, które uderzyłyby w Ziemię. W momencie, gdy dotknęłaby powierzchni, zobaczylibyśmy błysk tak jasny, że przyćmiłoby samo Słońce. W ułamku sekundy kolosalna ilość energii zamieniłaby się w ciepło. To wywołałoby najpotężniejszą eksplozję w historii naszej planety. Kawałki skał zostałyby dosłownie wyrwane z jej wnętrza i wyrzucone z potężną siłą w powietrze. Fala uderzeniowa spaliłaby wszystko w promieniu kilkuset kilometrów i spowodowała dalsze kataklizmy, łamiąc i niszcząc drzewa, a w górach wywołując lawiny, które zasypałyby okoliczne miasteczka i wioski. Fala uderzeniowa okrążyłaby całą planetę, tłukąc w drobny mak szyby w budynkach na każdym kontynencie. Fale tsunami byłyby tak wysokie, że zalałyby całe nadmorskie miejscowości. Najpotężniejsze trzęsienie Ziemi w historii rozerwałoby skorupę planety, tworząc głębokie bruzdy i pęknięcia. Po samym uderzeniu miliardy ton pyłu i popiołu wzbiłyby się w powietrze. Potężna czarna chmura zablokowałaby zupełnie dostęp do światła słonecznego. Ziemia pogrążyłaby się w ciemności. Wyrzucone w powietrze odłamki zaczęłyby się topić i spadłyby z powrotem na Ziemię niczym deszcz lawy, powodując jeszcze większe zniszczenia. Popiół i pył unoszące się w powietrzu zakryłyby dostęp do Słońca na wiele kolejnych miesięcy. W tym czasie temperatura na Ziemi spadłaby o kilka stopni. Nawet gdybyśmy ukryli się w bunkrach głęboko pod Ziemią, nie przetrwalibyśmy tej katastrofy. Inne żywe organizmy też nie. Na szczęście nie dojdzie do tego wszystkiego. Kometa Bernardinelliego Bernsteina nie zbliży się do Ziemi. W tej chwili znajduje się w odległości mniej więcej 20 jednostek astronomicznych od Słońca. To 20 razy więcej niż wynosi odległość między Ziemią a Słońcem. Co to oznacza? Kometa wkrótce przekroczy orbitę Urana. W 2031 roku znajdzie się w odległości 11 jednostek astronomicznych od Słońca, tuż za orbitą Saturna. Będzie to jej maksymalne zbliżenie do naszej jasnej gwiazdy, po którym rozpocznie swój lot powrotny w kierunku krawędzi Układu Słonecznego. Ale to nie koniec jej wędrówki. Z pewnością pojawi się znowu. Będzie się oddalać od Słońca coraz wolniej, aż w końcu grawitacja gwiazdy przyciągnie ją z powrotem. Wtedy kometa wykona kolejny lot wokół naszego Układu Słonecznego. Mówimy jednak o 3 milionach lat w przód. W tej chwili istnieją inne ciała niebieskie, które mogą stanowić dla nas większe zagrożenie. Na przykład planetoida 3200 Feton. Przekracza ona orbity Marsa, Ziemi, Wenus i Merkurego. Następnie okrąża Słońce i wraca. Ten cykl trwa około 523 dni. Potem zaczyna się od nowa.
Planetoidę uznaje się za potencjalnie niebezpieczną, ponieważ przecina orbitę ziemską w odległości 7,5 raza większej niż odległość Ziemi do Księżyca. Podczas jednego z ostatnich zbliżeń do Ziemi to ciało niebieskie o średnicy 5 km obrzuciło naszą planetę małymi meteorytami. Ponieważ Feton często przelatuje obok Słońca, powierzchnia planetoidy prawdopodobnie przypomina wyschnięte dno bagna. Łuszczy się i pęka, a kiedy Feton przelatuje obok Ziemi, te łuski odrywają się i spadają w postaci deszczu meteorytów. Ale największą potencjalnie niebezpieczną dla Ziemi asteroidą jest 1999 JM8. Ten obiekt ma wielkość równą mniej więcej 77 boiskom do piłki nożnej. Przelatuje od nas w odległości równej 9 odległościom Ziemia-Księżyc. Jej maksymalne zbliżenie do naszej planety nastąpi w sierpniu 2137 roku. Gdyby taki meteoryt w nas uderzył, byłby w stanie zmieść z powierzchni Ziemi cały kontynent. Reszta świata doświadczyłaby potężnych fal tsunami, ale ostatecznie przetrwałaby ten kataklizm. Co oczywiste, naukowcy zastanawiają się, w jaki sposób ochronić planetę przed potencjalną katastrofą tego typu. Pierwszym rozwiązaniem jest kontrolowany wielki wybuch. Jedno z praw fizyki mówi, że gdy przyłożysz siłę w określonym kierunku, ta spowoduje reakcję w kierunku przeciwnym. Jeśli więc wypatrzymy asteroidę, która zmierza w kierunku Ziemi, należy wysłać w jej kierunku rakietę. W ten sposób wywołamy kontrolowaną eksplozję, nie tyle wewnątrz, co tuż nad jej powierzchnią. Wybuch zostanie przekierowany w stronę przeciwną Ziemi, a asteroida zmieni położenie. Nawet to niewielkie przesunięcie wystarczy, aby zmienić trajektorię jej lotu. Także ostatecznie przeleci obok Ziemi. Inny pomysł zakłada wysłanie ciężkiego obiektu, na przykład statku kosmicznego, w kierunku ciała niebieskiego. Każdy taki ciężki obiekt ma swoją własną grawitację. Pojazd musiałby więc zbliżyć się znacznie do asteroidy, a ta zaczęłaby go przyciągać. Ale potężne silniki stawiłyby opór i ostatecznie statek odciągnąłby asteroidę w przeciwnym kierunku. Rzecz jasna, zmieniłoby to trajektorię jej lotu, potencjalnie zapewniając Ziemi bezpieczeństwo. Można by też spróbować staranować asteroidę statkiem kosmicznym. Bum! Ale moglibyśmy zbudować stację kosmiczną, taką jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Trzeba by ją wyposażyć w mnóstwo potężnych soczewek powiększających i wysłać w kierunku Słońca, by szukać potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Następnie należałoby skierować soczewki tak, by skupiały promienie słoneczne na zagrażającym Ziemi obiekcie. Pod wpływem ogromnej temperatury doszłoby do odparowania materii z jego powierzchni i znów kłaniają się prawa fizyki. Materia odparowałaby w kierunku od Ziemi, a asteroida zmieniłaby położenie. Moglibyśmy również owinąć asteroidę w coś w rodzaju odbijającej światło folii. Z reguły ciała kosmiczne pochłaniają energię promieni słonecznych. Gdyby jednak asteroida była pokryta folią, promienie odbijałyby się od jej powierzchni, co znów stworzyłoby nieznaczną siłę odpychającą, być może wystarczającą, by uniknąć kolizji. Oczywiście można by też przymocować do asteroidy silniki rakietowe. W ten sposób bylibyśmy w stanie nie tylko zmieniać trajektorię jej lotu, ale także ją kontrolować. No, zależnie od wielkości asteroidy i liczby silników. Gdyby jednak przejąć kontrolę nad taką masywną skałą, można by ją wykorzystać do uderzenia w inne, większe asteroidy.